zbliżamy się do Europejskim Centrum Solidarności. Bardzo dziękujemy naszym gospodarzom za to, że nas tutaj goszczą. Nie ma pogłosu? Dobrze słuchać? Tak, w porządku. Rozpocznę, parę słów powiem na temat czasopisma Filozofuj, wokół którego tutaj się spotykamy. Dzisiejsza debata będzie poświęcona ostatniemu numerowi z 2016 roku, numerowi 12, na temat światów możliwych. Jest to temat, który został wybrany przez naszych czytelników. Także zawsze ostatni temat jest do wyboru. W tym roku również ostatni temat jest do wyboru, także można głosować. Już na dniach ukaże się kolejny numer naszego czasopisma na temat tożsamości osobowej i uwaga, będzie dostępny nie tylko w Empiku, ale także w kioskach Ruchu, InMedio, Relay i innych salonikach prasowych, także zachęcamy do zakupu. I również debata kolejna w kwietniu będzie poświęcona właśnie tożsamości osobowej. Mamy status fundacji, także jeśli Państwu się podobają nasze przedsięwzięcia, które organizujemy, to zachęcamy do wsparcia finansowego Fundacji Akademikon. Zachęcamy również do zakupu magazynu, który jest w promocyjnej cenie z kartą do kultury 20% rabatu, a bez karty 15%. Cóż, jeśli można się pochwalić, to powiem, że jako redakcja magazynu zostaliśmy uhonorowani tytułem finalistów w konkursie Popularyzator Nauki 2016, który był organizowany przez portal Nauka w Polsce wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I to tam. Dzięki serdeczne. Dodam jeszcze, że tylko, że organizujemy drugą letnią szkołę Filozofuj w sierpniu w Czorsztynie nad zbiornikiem czorsztyńskim na pograniczu Gorców i Pienin. Zachęcamy uczniów, studentów wszystkich kierunków do wzięcia udziału. Wkrótce informacje na stronie internetowej. A dzisiaj, jak już powiedziałam, debata na temat światów możliwych. Dwóch znakomitych gości, profesor Arkadiusz Trudzimski z Uniwersytetu Szczecińskiego. I profesor Wojciech Żełaniec z Uniwersytetu Gdańskiego. Pozwolę sobie pokrótce przedstawić teraz sylwetki naszych szanownych dyskutantów. A więc profesor doktor habilitowany Arkadiusz Trudzimski jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim. Zajmuje się ontologią, epistemologią, teorią intencjonalności oraz historią szeroko rozumianej tradycji brentanowskiej. Jest współwydawcą nowej edycji dzieł Franza Brentana oraz serii filozoficznej Phenomenology and Mind. Książki autorskie pana profesora, napisane i wydane w języku niemieckim, dotyczą teorii filozoficznych Romana Ingardena, Franza Brentano i Alexus-Kiusa Meinonga. Obecnie w druku jest książka pana profesora poświęcona naturze intencjonalności. I profesor, doktor habilitowany Wojciech Żołaniec, profesor filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Co ważne, jest to jeden z nielicznych zakładów polskiej filozofii, które ex professo, czyli z urzędu, zajmują się filozofią społeczną. Profesor Żołaniec zajmuje się obecnie głównie filozofią społeczną, w tym problematyką norm, z jak sam mówi, wycieczkami w kierunku fenomenologii, semiotyki i logiki deontycznej. W 2013 roku w Mediolanie wydał książkę dotyczącą tej problematyki pod tytułem Create Rule. Teraz pokrótce powiem, jak będzie wyglądać debata, chociaż Państwo zapewne wiecie. Trzy pytania, po każdym pytaniu z każdym z dyskutantów mam 5 minut na odpowiedź, później po 3-4 minuty na komentarze do swojej wypowiedzi, następnie po minucie na ewentualne sprostowania. Tak, trzy pytania, czyli po 20 minut na każde pytanie, co zajmie około godziny, a później będzie czas dla Państwa, każdy z Państwa będzie mógł zadać pytanie. Co zaczynamy? Na prośbę dyskutantów zmieniliśmy kolejność pytań. I pierwsze pytanie będzie brzmiało, czy kwestia światów możliwych jest ważna i dlaczego? Drugie, czym są światy możliwe? Oraz trzecie, czy nasz świat można uważać za najlepszy z możliwych? A więc zaczynamy. Szanowni panowie, profesorzy, czy kwestia światów możliwych jest ważna i dlaczego? Y
Do mikrofonu mam mówić, rozumiem. Dobrze. Zmieniliśmy tę kolejność, bo to jest tak, że te światy możliwe to są takie przedmioty, których no, nie dotykamy na co dzień. To są takie przedmioty, które sobie wymyślamy po to, żeby wyjaśnić pewne, no, pewne fenomeny, z których wyjaśnieniem mamy kłopoty. Tak? To się nazywa czasem w filozofii bytami postulowanymi. Tak? To nie tylko zresztą w filozofii to występuje też w innych naukach, na przykład atomy czy geny, to są takie właśnie takie rzeczy, które sobie wprowadzamy po to, żeby nam to wyjaśniło różne zajścia, które obserwujemy i które traktujemy jako dane dla wyjaśnienia, a wyjaśniamy je za pomocą tychże wprowadzonych bytów. I po co nam są te światy możliwe? No to są, wprowadzamy je po to, żeby sobie wyjaśnić zachowanie pewnych dziwnych konstrukcji, znaczy pewnych bardziej skomplikowanych troszeczkę konstrukcji językowych, tak? Takie konstrukcje językowe, które nazywamy modalnymi, tak? To są najprostszym i najbardziej znanym przykładem, to są takie zdania, gdzie są użyte słówka konieczne, że, możliwe, że. I perfidna cecha tych zdań jest taka, że nie możemy, kiedy mamy takie zdanie, że możliwe, że Jan, na przykład możliwe, że Chrudzimski nie jest filozofem, to nie możemy tego, znaczy wartości logicznej, czyli prawdy, czy fałszu tego zdania wykalkulować sobie, czy wydedukować z wartości logicznej tego zdania składowego, tak? My wiemy, że Chrudzimski jest filozofem, tak? Czy jest pracownikiem naukowym w filozofii, tak? Bo filozof to jest takie bardzo już pompatyczne określenie, tak? Ale mimo tego, że to wiemy, nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie tak wprost, czy zdanie możliwe, że Chrudzimski nie jest filozofem, jest zdaniem prawdziwym czy fałszywym. Tak? To porównajmy ten przypadek na przykład z przypadkiem negacji. Tak? To jest podobna konstrukcja. Tak? Tutaj mamy możliwe, że albo konieczne, że i następuje zdanie, a w przypadku negacji mamy nieprawda, że i znowu następuje zdanie. W przypadku negacji możemy sobie z dziecinną łatwością wyliczyć wartość logiczną, czyli prawdę bądź fałsz tego zdania złożonego z wartości logicznej zdania składowego. Tak? Jeśli mamy zdanie prawdziwe, na przykład nieprawda, że Gdańsk leży w Polsce, tak? To wiemy, że to zdanie długie jest nieprawda, że jest fałszywe. Dlaczego? Bo zdanie składowe było prawdziwe. I tak jest w przypadku właśnie tych wszystkich spójników, których się uczymy na zajęciach początkowych z logiki. Tak? To się, mówimy, że to są właśnie takie konstrukcje ekstensjonalne w żargonie logicznym, natomiast ta ich ekstensjonalność polega właśnie na tym, co powiedziałem. Natomiast jest wiele konstrukcji w języku potocznym, znaczy nie tylko potocznym, ale takim też filozoficznym, trochę bardziej skomplikowanym, które nie są ekstensjonalne. I co wtedy sobie robimy? Wtedy sobie rozszerzamy naszą ontologię. Okazuje się, że świat możliwy, że świat aktualny to nie wystarcza nam. Musimy się odnieść do tego, jakie te zdania mają wartości w wielu możliwych światach. I wtedy, kiedy zapytamy, czy jest możliwe, żeby Chrudzimski nie był filozofem, odpowiemy tak, jest możliwe. Dlaczego? Ponieważ istnieje taki świat możliwy, w którym Chrudzimski nie jest filozofem. A kiedy zapytamy, czy to jest konieczne, że Chrudzimski jest filozofem, to też wiemy, że to nie jest konieczne. Dlaczego? Ponieważ nie we wszystkich światach możliwych Chrudzimski jest filozofem, tak? I po to są nam potrzebne światy możliwe, tak? To jest, znaczy odpowiedź na pytanie w związku z tym jest, są nam potrzebne i do ważnych celów, tak? To już chyba mi się czas skończył, wydaje mi się, tak? Tak, jeszcze pół minuty. Nie, to nie, dziękuję. Panie profesorze, prosimy o odpowiedź. Dziękuję. Przede wszystkim chciałem Fundacji Filozofów i serdecznie podziękować za zaproszenie na tą wspaniałą debatę. Po raz drugi mam ten zaszczyt, że dosiadam tutaj jako na trybunie, jako konferencję, nawet prelegent, referent, też pod względem dyskutant. Jestem bardzo rad, że Państwa to widzę i że to w takim miejscu, jakim jest Europejskie Centrum Solidarności. Chciałem serdecznie dziękuję. I
i cieszę się również na posiedzeniu tak sobie znakomitego filozofa, jak to jest Chudzińskiego ze Szczecina, który zwiększa moją przyjemność zbywania się tutaj. Natomiast wiedząc, teraz wiemy, do czego jest potrzebny profesor Chudziński, natomiast do czego są potrzebne światy możliwe, czy w ogóle są do czegoś potrzebne, czy są pożyteczne, czy warto im wiedzieć, czy warto się tym zajmować. Szczerze powiedziawszy, do końca nie jestem pewien. To znaczy, sam na moim poletku, jako filozof zajmujący się problematyką norm, z wycieczkami kulturowych ideologicznych, raczej zwalczam światy możliwe, o czym jeszcze powiem jedno czy drugie słowo. Natomiast sądząc faktu, że jest różna literatura na tym światach możliwych w różnych kontekstach, najczęściej właśnie w tych, które profesor Chudziński był uprzejmy na świecie, czy nawet się wyrażeń nieekstensjonalnych, które w jakiś dziwny sposób jednak domagają się przypisania wartości prawdziwościowej, to są bardzo potrzebne, są niezbędne też do modelowania różnych rzeczy, różnych właśnie dziwnych zdań, dziwnych typów zdań, dziwnych wyrażeń, również znacznych wyrażeń, to są granatki Montague, które bazują na pojęciu świata możliwego, jako na tego czego, skąd prowadzi funkcja do denotatów, którą chcemy określić jako znaczenie tego wyrażenia. To już jest może wyższa pojazda, ale to nie wspomnieć na porządku. Natomiast oprócz tego jeszcze są różne inne historie, dla których wyjaśnienia świata możliwe mogą być pożyteczne. Sprawdzam, czy nie, przepraszam, czy nie jest to pani będzie uprzejmie przypomnieć. Ja. I to należało się powiedzieć w kontekście pierwszego pytania, które w tej chwili drugie pytanie, mianowicie to co w ogóle światy możliwe. Wtedy, kiedy on został wynaleziony, w cudzysłowie mówiąc, kiedy koncepcja światów możliwych została stworzona w końcu wieku XVII, na początku wieku XVIII przez wielkiego niemieckiego filozofa, polimata, wysłanego uczonego Wilhelma Leibnica, służyły one do wytłumaczenia czegoś innego niż wartość prawdziwościowa zdań modalnych, czy zdań antycznych, czy neoklasycznych, mianowicie wytłumaczenia, dlaczego w ogóle coś jest raczej niż nic, dlaczego w ogóle jest raczej coś niż nic, przecież nic jest dużo prostsze i łatwiejsze niż coś. Więc musi być jakaś przyczyna wystarczająca, która sprawia, że coś jest. I tym czymś był wybór, pewien asortyment światów możliwych właśnie, które Bóg ma w swoim umyśle, które raczy sobie przedstawiać, wyobrażać, które raczy myśleć, na który dokonuje jako istota wszechmądra, również wszechdobra, rozumnego i optymalnego wyboru, wybierając świat najlepszy z możliwych, podkreślam, z możliwych. I ten właśnie świat stwarzając. Także to była pewna koncepcja metafizyczna, ontologiczna, która tłumaczyła, odpowiadała na takie bardzo podstawowe i zadziwiające wręcz proste, a zarazem też bulwersujące pytanie, dlaczego w ogóle jest cokolwiek, dlaczego jest raczej coś niż nic, jeśli nic jest dużo prostsze i łatwiejsze niż coś. Dlaczego to skąd się to wszystko wzięło? Światy możliwe miały wyjaśnić. Oczywiście nie sam światy możliwe jako takie same przez się, ale przez to, że były pojęte, były pomyślane jako idee w umyśle Boga przed stworzeniem, na których te światy, na asortymencie, których te światy Bóg dokonuje decyzji, który świat zasługuje na stworzenie i ponieważ jest istotą wszechdobrą, więc wybiera świat najlepszy. Także to były te zastosowania i ciągle są zastosowania, na których światów możliwych jako pewnej hipotezy metafizycznej, nie wyłącznie modelu semantycznego, ale pewnej hipotezy metafizycznej. Natomiast rzeczywiście w kontekście filozofii współczesnej wydaje mi się, że nie będąc historykiem filozofii współczesnej, że fachowym mogę powiedzieć, ale wydaje mi się, że rzeczywiście najczęściej są to pewne modele myślowe, które pozwalają sobie plastycznie naoczyć pewne rzeczy związane z wyrażeniami nieekstensjonalnymi, czy z operatorami, czy z wyrażeniami ekstensjonalnymi, wyrażeniami nieekstensjonalnymi, jak na przykład wyrażenia modalne właśnie możliwy, konieczny, przygodny, ale również odnoszący się do wiedzy. Ktoś wie, ktoś myśli, ktoś jest przekonany, że coś to nie jest, jeśli tego nie identyfikować jest pewnym faktem psychologicznym od tego kogoś i jego umysłu, tylko jako pewien fakt epistemiczny, bo z kolei też jest zgodnie to rozumieć przez androgię, przez odniesienie do wyobrażonych tylko i wyłącznie światów możliwych. I również w kontekście, który dla mnie jest interesujący, ale w kontekście zamideontycznym, zajmujący o tym, że coś powinno być, albo czegoś nie powinno być, albo ktoś ma prawo, a czegoś czy powinien, czy nie wolno, czy nie zrobić. Tym zdaniem jest też bardzo trudno. Tutaj muszę otwierać dyskusję na osobny temat. Być może kiedyś urządzicie debatę na ten temat, teraz mówiąc, ale z jednej strony chcielibyśmy, żeby zdania typu nigdy i pod żadnym warunkiem nie wolno torturować dzieci, powiedzmy, były prawdziwe, były pewnymi wzruszonymi prawdami, na których opierają się wszyscy rządzący i wszyscy rządzeni. Z drugiej strony wiemy, że zdań mówiących o tym, że coś się powinno, czegoś się nie powinno, no, jest kłopot z przepisami wartości prawdziwościowej, to, że mówi się, takie zdania są prawdziwe, nie przez to, że na tym świecie jest tak i tak, że istnieje jakaś metafizyczna istota zwana się nakazem czy zezwoleniem, ale że w światach możliwych, mianowicie takich światach możliwych, które odpowiadają pewnym naszym danym wyobrażeniu o tym, jak być powinno, tak właśnie jest. W światach możliwych, które są deontycznie, czy moralnie, czy jeszcze jak to powiedzieć, idealne, czy wzorcowe,
nikt dzieci nie torturuje i przez to właśnie to zdanie jest rodziny. Także do tego rodzaju rzeczy świat może nie mógł się przydać. Dziękuję bardzo. Wróciłem czas o 28 sekund. Panie profesorze, można się ustosunkować. Ja chciałem tutaj tylko właściwie powiedzieć, że no te wspomniane konteksty trochę wcześniejsze właśnie, czy ten leibnicjański, czy w ogóle ta koncepcja idei w umyśle Boga, to one oczywiście też się wiążą z tymi modalnymi zagadnieniami, bo no, kiedy mówiłem, że chodzi o wyjaśnienie operatorów modalnych konieczności i możliwości na przykład, tak, bo mogą być też no, inne operatory modalne, tak epistemiczne na przykład, czy deontyczne, które były wspomniane, to jeśli wyjaśniamy takie rzeczy, to znaczy kiedy sobie wyjaśniamy, jak to działa, kiedy są prawdziwe zdania z operatorem modalnym konieczności, to tym samym wyjaśniamy sobie, czym jest konieczność, tak? To znaczy, do czego to się w ogóle odnosi, tak? Co ta maszyneria nam identyfikuje w, no, w naszym uniwersum. I ta koncepcja tych idei w umyśle Bożym to oczywiście była koncepcja, która się dosyć bezpośrednio odnosiła do tych właśnie no, zagadnień konieczności i możliwości. To była taka jakby no, wariacja czy wcielenie idei Platona tak poprzez Plotyna, poprzez filozofię średniowieczną. Także to zagadnienie właśnie leibnicjańskiego świata najdoskonalszego, który jest właśnie wybierany z tych powiedzmy z tych projektów, to też w jakimś tam sensie wiąże się z tym, no jest taka koncepcja, że ten biedny Bóg właściwie nie mógł wybrać niczego innego, tak? Ponieważ on jest tak do głębi racjonalny i tak do głębi dobry, że niejako no, siłą grawitacji własnej dobroci i racjonalności wpada w ten najlepszy świat. Także to są też niewątpliwie zagadnienia właśnie takiej modalności, pewnej konieczności epistemicznej w tym momencie, tak, aczkolwiek ja nie będę twierdził, że Leibnica rozumiem, tak, znaczy dokładnie, co tam miał na myśli, kiedy mówił to czy tam. Także to tyle bym chciał tytułem. Dziękuję, panie profesorze. Halo? Więc tak, dziękuję za to ciekawe spostrzeżenie, ciekawe obserwacje. Dodałbym jeszcze, że być może, to znaczy, jeśli chodzi o samego Leibnica, to wziąłem ze sobą dwie książki Leibnica, jak Państwo byli po naszej sesji ciekawi zobaczyć, jak coś takiego może wyglądać i naturę, to mogę udostępnić. Leibnica to jest filozof bardzo, bardzo osobliwy i bardzo, bardzo mądry, także ja bym troszeczkę w młodości studiowałem Leibnica jakoś intensywny, później może straciłem okazję, żeby się nim zajmować, ale wiem, że jest to własnego doświadczenia, że jest to filozof bardzo głęboki, który trudno do czegokolwiek zredukować, także tutaj bym trochę ostrożnie traktował te próby przyporządkowania Leibnica do jakiegoś starego wracającego bardzo myśli. Pan Leibnica jest naprawdę wszystko jest bardzo, bardzo mądre i bardzo na granicy pomyślalności się zwłaszcza. Być może Państwo wiedzą na temat Leibnica pewne rzeczy, których ja nie wiem, jeśli Państwo interesowali się matematyką, historią matematyki, fizyki, czy czegoś innego, czy językoznawstwa, czy o to chodzi. To jest bardzo jednostronne myślicie. Natomiast jeżeli chodzi o myślicieli współczesnych, to pan kolega był uprzejmy się troszeczkę prześlizgnąć nad kwestią istnienia światów możliwych. Wiem skądinąd, że jest pan przeciwnikiem. To drugie pytanie. Okej. Byty postulowane są tacy współcześni filozofowie, bynajmniej leibnicjanie, którzy wierzą w istnienie światów możliwych, niekoniecznie lepszych czy najlepszych, ale po prostu możliwych. Zważam, że są możliwe, bo nie były możliwe, to by istniały. Ale istnieją gdzieś całkowicie poza naszym światem. Tutaj też przyjdzie pora wypełniać coś do powiedzenia. I też jeszcze ostatni punkt, chciałem zainteresować, że to jest coś, co służy światu możliwe, czy fikcja światów możliwych, jeśli to jako fikcja, jest coś, co oczywiście służy do modelowania tak zwanych kontrafaktualnych okresów warunkowych. Mówimy, gdyby Polska mianowała się blisko równika, to główną gałęzią przemysłu, główną gałęzią rolnictwa Polski byłoby prawa maniowa. Wszyscy się z tym zgadzają, czy większość z nas się z tym zgodzi. Przez to, że wyobrażamy sobie właśnie pewien świat możliwy, czy chcemy, czy nie chcemy, w tym Polska leży blisko równika i w tym rzeczywiście dominuje manią na naszych polach.
Także to jest też taki punkt, który być może warto, o który warto zahaczyć w przyszłości, niedaleki. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czy jeszcze jakieś słowo komentarza do tego pytania? Chyba nie. Przechodźmy do następnego. To w takim razie, skoro już zahaczyliśmy o kwestię istnienia światów możliwych, to czym są światy możliwe? Profesor No właśnie, dlatego może, znaczy zdecydowaliśmy, że lepiej jest zacząć od tego, po co nam są te światy możliwe, no bo skoro już się zgadzamy albo nie zgadzamy, że są nam do czegoś potrzebne, no to teraz musimy wykombinować, czym one są. I właściwie są, no na ten temat są różne poglądy, tak? To znaczy taki pierwszy pogląd to jest może nie najczęstszy, ale najbardziej taki radykalny, to jest pogląd taki hiperrealistyczny, który mówi, że światy możliwe to nie są żadne światy możliwe, tylko są takie światy jak ten nasz, tak? To znaczy one sobie gdzieś są, są niepowiązane z naszym światem, nie można na nie podróżować, tak? Ale one są, sobie gdzieś są, tak? I to był taki filozof współczesny David Lewis, który coś takiego całkiem poważnie twierdzi. I dlaczego on tak twierdzi? No, mówi coś takiego, że no, skoro mówimy coś, skoro chcemy wyjaśniać te konteksty modalne w ten sposób, że mówimy, że jest możliwe, że Chrudzimski był, nie wiem, leśniczym, to jest dokładnie wtedy i tylko wtedy, kiedy istnieje taki świat możliwy, w którym Chrudzimski jest leśniczym, no to kwantyfikujemy, jak to się mówi, po możliwych światach. To znaczy mówimy, że istnieje taki świat możliwy. Więc jeśli to nasze wyjaśnienie ma być rzeczywiście wzięte dosłownie, a nie ma być kolejną metaforą, którą by należało wyjaśniać, co ta metafora znaczy, no to musimy to wziąć dosłownie. Musimy powiedzieć, że te światy rzeczywiście istnieją. No, ale to jest właśnie, tak jak powiedziałem, taki pogląd radykalny. W związku z tym są inni filozofowie, którzy proponują, mówią, że nie, to jednak jest, to by było szaleństwo. Nie ma takich światów, które byśmy mogli ustawić jako równoprawne, powiedzmy, przedmioty obok naszego świata, ale możemy znaleźć zastępniki tego świata, takie erzace takich światów możliwych. I te erzace to mogą być na przykład konstrukcje językowe, tak? Takie maksymalne opisy stanu uniwersum. Gdybyśmy byli bardzo mądrzy i mieli może nieskończony umysł, a w każdym razie co bardzo duży, to moglibyśmy tak sobie wypisać różne zdania, które by opisywały całe uniwersum. Tak? Na przykład tutaj mamy w jednej kolumnie zdania, które opisują świat aktualny. Tak? I w tym świecie aktualnym jest coś takiego, że prezydentem Polski jest Andrzej Duda. Tak? A obok mamy taką kolumnę, która ma dokładnie identyczne zdania, zawiera oprócz jednej zmiany, że prezydentem Polski jest Bronisław Komorowski. To jest oczywiście świat możliwy. Na nieszczęście albo na szczęście nieaktualny, znaczy opis świata możliwego. I ci erzacyści mówią, na przykład możemy sobie takie opisy świata wykorzystać jako erzace naszych światów możliwych. I wtedy powiemy, że możliwe jest, że Chrudzimski jest leśniczym, wtedy i tylko wtedy, kiedy zdanie Chrudzimski jest leśniczym znajduje się w którymś opisie takiego możliwego stanu. Tak? To jest taki erzac. Innym to nie są to autentyczne światy możliwe, ale po prostu pewne byty językowe. Innym rodzajem erzacu to są takie duże stany rzeczy. Tak? Niektórzy filozofowie wierzą w stany rzeczy, na przykład to, że śnieg jest biały, to byłby stan rzeczy, no i ten stan rzeczy jest egzemplifikowany czy ucieleśniony w naszym świecie. I teraz wyobraźmy sobie taki wielki stan rzeczy. Taki wielki stan rzeczy, który jakby zawiera wszystko to, co się znajduje w naszym uniwersum, tak? I no i ten wielki świat, stan rzeczy jest ucieleśniony w postaci naszego właśnie świata aktualnego. No i teraz taki inny wielki stan rzeczy, który różni się tylko tym jednym stanem rzeczy składowym, że to Bronisław Komorowski jest prezydentem Polski, no to byłby takim erzacem świata możliwego. Więc mamy ten erzacyzm, ten hiperrealizm,
No i jeszcze oprócz tego można sobie dodać coś takiego, co się stało modne w ostatnich, powiedzmy, latach, czy może w dziesięcioleciach, to jest tak zwany fikcjonalizm. Tak? I tu się twierdzi coś takiego, że te światy możliwe są fikcjami. One nie istnieją ani jako równoprawne przedmioty obok naszego świata, ani jako takie erzace. One po prostu są fikcjami, ale to są fikcje nieredukowalne i potrzebne, żeby wyjaśnić sobie ważne rzeczy. Ja powiem szczerze, że tego stanowiska nie do końca rozumiem, to znaczy ono jak jest dopowiedziane do końca, to się obsuwa w jakiegoś rodzaju erzacyzm. Bo trzeba tam w tym stanowisku trzeba jednak opowiedzieć, no, jaką te fikcje mają naturę semantyczną. I zwykle się będzie mówić coś na temat języka, także to są pewne byty językowe. Więc ja to stanowisko wydaje mi się jakby niestabilne i takie, które się obsuwa w ten erzacyzm. Więc to by były takie, to są mniej więcej trzy pomysły na to, czym mogłyby być możliwe światy. Dziękujemy. Profesor Wojciech Żyłaniec. Jak istnieją możliwe światy, tak? Czym są światy możliwe, jak istnieją? Tak, czym są światy możliwe, więc częściowo to właściwie poprzednio powiedzieć, czym były swoje twórcy. Kwestia, tutaj taką notkę, kwestia, kto znalazł światy możliwe, czy stąd pochodzący światy możliwe, jest rozstrzygnięta w sposób, że najczęściej się domniemywa, że zrobił to Leibniz, chociaż były na te tendencje, do tam Bruno miał podobne idee, że myślicie, ale abstał z tego, no bo myślę, że Leibnica, jak powiedziałem, bo Leibnica światy możliwe było pewną realnością, nie falami semantycznymi, czy nie zbierami zdańczymi, czy podobnym. Pewną realnością istniejącą jednak już tylko w umyśle Boga, istniejącą w umyśle Boga przed stworzeniem, który to Bóg swojej nieskończonej mądrości, nieskończonej dobroci, ale Leibniz nie przedstawia Boga tak karykaturalnie, jak ja go w tej chwili przedstawiam, proszę na tę poprawkę, dokonuje swego rodzaju rachuby i wybiera świat najlepszy, pod każdym możliwym względem najlepszy. To nie, tutaj jest następne nasze pytanie, czy żyjemy w innym światu i koniecznie najlepszy z naszego punktu widzenia, najlepszy ze swojego wszechowaniającego punktu widzenia. No jest to coś realnego, coś istniejącego w umyśle Boga, realnego i tak sumtane, znaczy coś istniejącego w umyśle Boga, coś, co przego istnienia, ale nie jest jeszcze zrealizowane. Jak tylko po tej ostatecznej decyzji Boga, która przebiega na końcu góry i skomplikowanej rachuby. Natomiast gdybym miał odpowiadać we własnym imieniu, czym są światy możliwe, to szczerze powiedziawszy, jedyna odpowiedź uczciwa, że mam jeszcze to, że nie wiem, po prostu nie jestem. Jestem agnostykiem, jeżeli chodzi o światy możliwe, nie jestem pewien, czy one istnieją, czy też nie. Jeżeli chodzi o modele, czy erzace, czy surogaty z światów możliwych w postaci zbiorów zdań, czy nieskończonych opisów, to jest nawet coś, co przypomina Leibnica, jak zwierzę w to, że każdy byt ma praktycznie swoją własną definicję umyśle Boga, który składa się z nieskończonych duplikatów. Więc gdybyśmy rzeczywiście wzięli na serio ten erzace językowo-semantyczny, to musielibyśmy wyobrazić sobie, że jesteśmy zdolni do stworzenia takiego nieskończonego opisu, co oczywiście jest utopijne, takie myślę z czymś takim. No ledwo zwracamy się myślą o jakimś możliwym światu, tylko możliwym światu. Także to jest pewna trudność tym wszystkim, ale dla celów praktycznych, kiedy chodzi nam o to, żeby wymodelować pewien dyskurs, stworzyć model filozoficzny pewnego dyskursu, pewnej mowy o powinnościach, czy o modalnościach, czy o przekonaniach, czy o wiedzy, to oczywiście możemy się zadowolić skończonym zbiorem zdań, o skończonej długości zdań, w których jest skończona ilość predykatów i tym podobne. Czyli tworzymy takie modele cząstkowe, tylko które spełniają swoją rolę i w tym sensie są rzeczywiście bardzo pożyteczne i bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo, bardzo miłe. Ja też się światami możliwymi posługuję po części po to, żeby je zwalczać w ramach pewnych mojej koncepcji dotyczących norm i powinności, ale to jest osobna historia. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie powody mogą skłonić człowieka do wiary w istnieniu światów możliwych, teraz modą oblikwą w światach możliwych, to pomijając te czysto teologiczne, jakie powodowały Leibnice, można przytoczyć na przykład taki, który Davidowi Lewisowi, wielkiemu filozofowi amerykańskiemu, którego należy między innymi Lewisami, słynnymi filozofii literatury, David Lewis nazywał się ten, którego mam na myśli z panem profesorem w swoich książkach, że kiedy mówi swoim partnerom dyskusji, że są światy możliwe, że on wybierze, to napotykał się na incredulous stare, czyli spojrzenie niedowiarka, jak można wierzyć w coś tak absurdalnego. Wybałszone gało, otóż to, jak można wierzyć w coś tak absurdalnego i wtedy odpowiadał, że wszyscy wierzą w istnienie zbiorów na przykład.
filozofów jako bytów matematycznych, nikt nie ma problemu z biurami, które są też jakiegoś rodzaju bytem abstrakcyjnym. Też zbiór jest czymś, czego nie widać, czego można dotknąć. Jego elementy być może tak, ale zbiorowe jakiego takiego nie. I oto nikt nie ma problemu ze zespołem zbiorów i dialog istnieje. Dlaczego więc może to świat miałby stawić jakiś problem? Skoro są tak różne rzeczy, są wszechobecne w naszym, mówił Louis, naszym myśleniu. Wtedy, kiedy mówimy o tym, że gdyby Verdi i Bizet byli rodakami, to Bizet byłby Włochem. Albo kiedy Verdi i Bizet byli rodakami, to Verdi byłby Francuzem. To są dwie możliwości. Ale w obu latach wydaje nam się równie rozsądne, równie prawdopodobne. Myśl, mówiąc coś takiego, czy w moim przykładzie o Polsce, narracji na Równiku, którą przerwały wtedy produkcję manioku. Mówiąc coś takiego, zwracamy się na dzwonek z myślą o możliwym światu, który oczywiście wyobrażamy sobie bardzo naiwnie, ale który jest jednak wyobrażany. Ludzie wierzą w inne, rozmaite inne rzeczy, które mają bardzo naiwne wyobrażenia, czy sił natury, czy Pana Boga, czy rządu, czy ONZ, czy Unii Europejskiej, czy przyszłości, czy jeszcze czegoś innego, o czym mają bardzo naiwne w różnym razie pojęcia, co przeszkadza im myśleć o tych rzeczach i korzystać z tych myśli, budować inne swoje myśli, tworzyć czyń z tego typu, czyń swojego myślenia, swojego dyskursu. Nie nachodzą żadnej wątpliwości natury ontologicznej, dlaczego są ze światem możliwymi miało być inaczej. Także to jest pewnego rodzaju rozważanie, które psychologicznie ma uprawdopodobniać, czy też czynić akceptowalnym to, nie że ja wierzę w świat, nie żyję granic diagnostykiem, ale to, że ktoś mnie wierzy. Dziękuję bardzo. Ja, no właśnie tutaj w tej mojej wypowiedzi powiedzmy już nie zawarłem tych osobistych refleksji, jak jest mój stosunek, to znaczy ja osobiście to bym, no też nie wierzę w światy możliwe, a mam tendencję, żeby sądzić, że, no, że natura no, tych modalności, czyli konieczności i możliwości, tak, tych tutaj najważniejszych, no to po prostu tkwi w pewnych stosunkach pomiędzy własnościami, tak? No, kiedy mówimy, że niemożliwe jest, żeby kwadrat, to bardzo prosty przykład, który się zawsze tam klepie, tak? Niemożliwe jest, żeby kwadrat miał trzy kąty, tak? No to mniej więcej to się, wiemy, że to jest prawda, tak? No to się opiera na tym, że własność bycia kwadratowym zawiera taką własność posiadania czterech kątów, a oprócz tego jeszcze i inne własności, tak? Więc wyklucza własność posiadania trzech kątów. I na tym się opierają moim zdaniem te modalności, jakby metafizycznie, tak? czy realnie. Natomiast światy możliwe, którymi sobie operujemy, to ja bym też był skłonny traktować jako erzace, tak? To znaczy tak jak tym operują logicy i matematycy, no to na pewno to są część, duża podstawy takiej ontologicznej tego, czym są te światy możliwe, to są te zdania napisane na papierze, więc częściowo one są bytami językowymi, a jeszcze oprócz tego jestem tutaj zdroworozsądkowcem, który uważa, że język jest znaczący tylko dlatego, że sobie przy okazji coś jeszcze myślimy, w związku z tym druga część bazy metafizycznej tych światów możliwych to by tkwiła w naszym umyśle, tak, naszych intencjonalności, naszego umysłu, więc to mniej więcej tak by wyglądało, więc tutaj akurat pewnie bym się mniej więcej zgodził, że te światy możliwe to nie jest coś, co rzeczywiście gdzieś w naszym uniwersum jakoś tam jest. No i chyba tyle. Tak, dziękuję za tą ciekawą odpowiedź. To rzeczywiście jest coś, co kontynuowało pewne myśli, które miałem przyjemność wypowiedzieć. Rozszerzając jednocześnie, chciałem zwrócić uwagę, może rozszerzenie na taką rzecz, że te modalności typu konieczność czy możliwość nie są wyłącznie, że teraz nie myślę, może powstać takie fałszywe wrażenie. Filozofowie jesteśmy do tego przywykli, ale ci z Państwa, którzy nie są fachowieni filozofowie, mogą tego nie wiedzieć. Nie chodzi wyłącznie o możliwości czy konieczności matematyczne, czy logiczne, chodzi również o cały szereg innych, na przykład biologicznych, fizycznych, moralnych, psychicznych i wielu innych. Leibniz był to wielki filozof, był bardzo skrupulatny w rozgraniczaniu różnych rodzajów możliwości i konieczności, jakie pisał. No, na przykład jest, być może jest
jest niemożliwe, żeby istniała gdzieś istota rozumna zbudowana z samych gazów szlachetnych. Albo istota rozumna zbudowana na bazie wzrostów krzemu, czymś węgla. Być może, nie wiem, czy takie jest, ale jeżeli coś takiego by było, taka niemożliwość, taka konieczność negatywna by zachodziła, byłby to przykład konieczności inny niż czysto logiczno-matematyczny. A to jest osobna kwestia, której może jeszcze porozmawiamy, bo Państwo mnie interesowało. Ja chciałem w zakończeniu zwrócić uwagę na Państwa trochę inny problem, który często unika naszej uwadze, mianowicie kwestię tego, czy w ogóle jest świat, nie świat możliwy, ale świat jako taki. Szczególnie w zrozumieniu świata aktualnie istniejącego, co to znaczy aktualne, to też jest skądinąd problematyczne. I tutaj chciałem Państwu zacytować jedno zdanie z Teodycei. Teodycea to jest późny dział Leibnica, w której wykład nauka możliwych światów znalazła bardzo pełny wykład, bardzo możliwy, jak najpełniejszy wykład. Praktycznie na każdej stronie jest mowa o światach możliwych w różnych kontekstach. I on mówi również o świecie jako takim. Co to znaczy świat? Czy świat to jest Ziemia? Najczęściej jak mówimy, że coś jest na świecie, tak, a tak, to mamy na myśli po prostu ludzkość, Ziemię zamieszkaną, by to już nie zmieni naszej epoki, co było w epoce Mezozoiku, już nie jest częścią świata w tym sensie. Światowy człowiek to jest coś, co bywa w różnych krajach, w różnych kontynentach i tym podobne. Jako filozofowie, czy jako interesujący się filozofem, wiemy, że do świata zalicza się również Księżyc i cała reszta układu słonecznego, no i misja się tam jeszcze indziej. Czy do świata możemy tożsamić w tym sensie z uniwersum, z wszechświatem, czy do świata na przykład zalicza się również to, co leży poza obrębem tzw. stożka czasoprzestrzeni, czyli w tej części naszego kosmosu, z której nie docierają do nas, nie mogą dotrzeć żadne sygnały, które są zbyt daleko. Czy to jest też część świata, czy nie? To jest wielki problem. Także problem świata jest w filozofii miał rozmaite, wiedzą Państwo, że fenomenologii były pojęcie tzw. Lebenswelt, czyli świata życia. Filozofia Heideggera też pojęcie świata z domowym wyraz, ale to ciągle jest problem do rozpracowania. Zachęcam Państwa do zajęcia się nim. Natomiast na zakończenie chciałbym zacytować jedno zdanie z Teodycei, kiedy Leibniz mówi: J'appelle monde, bo pisał to po francusku, więc J'appelle monde, toute la suite et toute la collection de toutes les choses existantes, afin qu'on ne dise point que plusieurs mondes pouvaient exister en différents temps et en différents lieux. Czyli nazywam światem całą integralne następstwo, integralny zbiór wszystkich rzeczy istniejących, aby nie mówiono, że wiele światów może istnieć w różnych miejscach i czasie, w różnych miejscach i czasach, tego samego świata. Czyli wszystko to, co jest czasoprzestrzenią, mówiąc w podziwie krzemu, byłoby częścią jednego świata, natomiast inny system czasoprzestrzeni byłby innym światem, ale w odróżnieniu od naszego nie istnieje, bo nie został ubrany przez Boga, bo nie jest najlepszy możliwy. Dziękuję bardzo. Zachęcając jednocześnie do refleksji nad światem, tym tutaj nam dano. Dziękuję bardzo. Ja tylko jedną krótką właśnie takie dopowiedzenie, bo to czasami, no jak tutaj właśnie mój przedmówca wspomniał o tych różnych modalnościach, modalności fizycznej i tak dalej, psychologicznej, to można to sobie, jeśli już no zaadaptujemy tę fikcję, czy nie fikcję możliwych światów, to można sobie to tak wyobrażać. Ten obszar możliwych światów to jest strasznie duży, tak? Tych logicznie możliwych. Na przykład tam jest możliwe, żebyś świnie latały, żebym ja był, nie wiem, być może może rzeczywiście natura człowieka wyklucza bycie krokodylem, ale że świnie latały, albo żeby ptaki latały szybciej niż światło, to jest wszystko logicznie możliwe. Więc tych światów jest logicznie możliwych jest bardzo dużo. Teraz możemy z tego obszaru światów logicznie możliwych wykroić sobie światy fizycznie, obszar światów fizycznie możliwych. To są takie światy, gdzie obowiązuje nasza fizyka, czyli tam ptaki nie latają prędzej niż światło. Tak? A wśród tych światów fizycznie możliwych możemy sobie jeszcze inne wykrawać cząstki, na przykład światy psychologicznie możliwe. Tak? To będzie też taka węższa, bo jest zupełnie fizycznie możliwe prawdopodobnie, żeby, nie wiem, ktoś, kto przez całe dzieciństwo był, nie wiem, katowany i torturowany, żeby później wyszedł i był przyjaznym człowiekiem, który łatwo nawiązuje kontakty. Natomiast psychologicznie to nie jest możliwe. Tak? W związku z tym obszar światu psychologicznie możliwych będzie jeszcze węższą grupą. Więc ten aparat, to jest, on jest przydatny. Można sobie tak
naocznie czy wyobrażeniowo różne rzeczy ilustrować. Aha, jeszcze jedna rzecz, która tam mi umyka cały czas, że są też takie, że można to jeszcze rozszerzać poza światy możliwe, tak? Do pewnych celów okazuje się, że są nam potrzebne światy niemożliwe. Są mianowicie takie okresy warunkowe, tak? Czyli takie zdania o formie jeżeli coś tam, to coś tam, coś tam, które mają niemożliwe poprzedniki, czyli są nie tylko kontrfaktyczne, tak? Są nie tylko nierzeczywiste, ale niemożliwe. I to typowy przykład to jest taki, gdyby Zosia narysowała okrągły kwadrat, to matematycy byliby bardzo zdziwieni. I to jest zdanie prawdziwe. Ale jego poprzednik jest nie, mało, że nieprawdziwy, to jeszcze koniecznie nieprawdziwy, jeszcze niemożliwy. I żeby rzeczywiście dojść do ładu z semantyką takich kontrmożliwych okresów warunkowych, no to niektórzy wprowadzają niemożliwe światy. No i tam trzeba rzeczywiście już klocki uprawiać, zmieniać trochę logikę, ograniczać obowiązywanie pewnych reguł logicznych, bo jeśli nie ograniczymy, no to okaże się, że jest tylko jeden, jedyny świat niemożliwy, który zawiera wszystkie stany rzeczy i tak dalej. W każdym razie tak to mniej więcej by wyglądała ta hierarchia, czy ta struktura tych różnych węższych i szerszych zbiorów światów możliwych i niemożliwych. Czy profesor Wojciech Żołaniec, czy chce pan dodać jeszcze coś, panie profesorze? Jakieś lety, które chciałem pisać poza ministerstwem o światach niemożliwych, samo pojęcie świata niemożliwego fascynowało. Ale rzeczywiście to jest coś, co wykracza znacznie poza nasz krąg dzisiejszy, więc stosowanie świata niemożliwego, że rzeczywiście zajmowałem zastosowanie przy modelowaniu semantyki dla okresu warunkowych niemożliwości, to się to modus irrealizm, okresu warunkowych niemożliwości. To jednak w pewnym sensie bardziej interesujące są światy możliwe. Tutaj trzeba dodać, że tak jak Leibniz sobie wyobrażał świat możliwy, to rozumiem, tam jest w każdym z światów możliwych, rozumiem, by własne prawa. To znaczy pan mógł bardzo, jego umysł jest zbudowany tylko dwoma zasadami. Zasadą niesprzeczności i zasadą racji dostatecznej. To są takie dwa jedyne przymusy na funkcjonowanie mózgu ludzkiego. Całą resztę może sobie wymyśleć. Wymyśla sobie, czy tworzy, powiedzmy, ten świat musi w jakiś sposób pomyśleć, stworzyć w sensie pomyślenia, mieć w umyśle, czy w przyczynach duszy chciałby się powiedzieć, chociaż to akurat do Boga nie bardzo pasuje, w oparciu o te dwie zasady logiczne i swobodnie wynajdując prawa fizyczne, mechaniczne, psychologiczne, jakiekolwiek inne. Następnie dopiero stworzywszy prawa i stworzywszy jednostki, które się, czy byty, czy substancje, które się do tych praw stosują, tworzy, dokonuje tego swojego obrachunku, w wyniku którego stworzy świat, w którym wypadł, że jest najlepszy możliwy. Natomiast jeszcze taka kwestia z dziedziny metafizyki Leibnica, właśnie pan przykład Polski, w której prezydentem jest Wincent Komorowski, czy Ameryki, w którym prezydentem jest Hillary Clinton, powiedzmy, proszę Państwa, jest to przykład świeżej pamięci, to na gruncie metafizyki Leibnica coś takiego nie było możliwe. Nie wiązała ze sobą wszystkie rzeczy, są ze sobą ściśle związane i każda monada, każdy byt, każda substancja, każda rzecz, każdy umysł odwzorowuje wszystkie inne w swoim umyśle. W związku z tym, jeżeli zabraknie jednej w danym świecie, to wszystkie inne też nie mają tam swojego prawa bytu. To jest świeżo z taką złożoną problematyką, zarówno w gruncie metafizyki Leibnica, jak i współczesnych różnych metafizyk możliwych światów, kwestie tak zwanych counterparts, odpowiedników światów możliwych i wiele innych. Ale u Leibnica coś takiego nie było możliwe. Jeśli nie ma, zabraknie jednego człowieka, to cały świat idzie w odstawkę i trzeba by zastąpić jakimś innym, którym są może jeszcze podobne do tego znanego z naszego świata, ale całkiem inny. Ale to pokazuje tylko, jak złożona i skomplikowana jest metafizyka Leibnica, do której studiowania też trzeba sobie odciąć Państwa chęć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I tym samym przechodzimy do trzeciego pytania tytułowego. Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? Panie profesorze. No tak, to znaczy przyznam się, że z tym pytaniem to mam największe kłopoty i najmniej mogę na nie to znaczy mogę odpowiedzieć krótko, że nie, na pewno nie jest, tak? I to nawet wydaje mi się, że w moim mniemaniu zamyka sprawę i jest bardzo dobrze uzasadnioną i prawdziwą odpowiedzią.
Natomiast, no żeby coś na ten temat powiedzieć, to jakby pierwsza rzecz jest taka, że trzeba sobie zadać pytanie, o jaką lepszość czy gorszość tu chodzi, tak? No bo wiadomo, no, dobre tortury to są takie, które bardzo bolą, tak? Ale tak jak no, tytuł jakiegoś takiego znanego, nie pamiętam kto to napisał artykuł, dobrzy złodzieje i dobrzy ludzie, tak? To są różne pojęcia dobrości i złości, tak? Więc no, to jest ten pierwszy punkt, tak? To znaczy nam się wydaje, że w tym pytaniu o najlepszy świat, to chodzi przede wszystkim o najlepszość moralną, tak? O to, że w tym świecie się najlepiej dzieje z punktu widzenia moralnego. Ale to nie jest takie wcale jasne, bo u takich ludzi jak tam Leibniz i inni właśnie tacy teistycznie nastawieni filozofowie, którzy na ten temat mówili, to im się to miesza bardzo, bardzo, bardzo tak przechodzi w takie rozważania metafizyczne na temat bogactwa, pełni istoty i tak dalej, i tak dalej. Także tam jest straszne zamieszanie i dla mnie, znaczy to są podejrzane rozważania. Natomiast jeśli by się już tak ograniczyć do tej dobrości czy złości moralnej, tak, no to nasza intuicja taka bardzo wyraźna jest, że no, potrzebnym pozorem nie możemy tego świata uznać za najlepszy z możliwych, no bo każdy z nas zna takie przypadki jakiegoś zła moralnego, które wystarczyłoby, że tak powiem, z tego świata wyjąć i zastąpić czymś dobrym i wydawałoby się, że ten świat byłby, okazał się lepszy, tak? No i na ten argument, który jest no intuicyjnie bardzo silny, to znaczy to bez ktoś nieskrzywiony filozoficznie, no to właściwie no, ten argument musi zaakceptować, tak, filozoficznie lub powiedzmy religijnie, tak. No to są dwa rodzaje tych takich odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź to jest taka, że wprawdzie nam się wydaje, że bo jak lokalnie oglądamy ten świat, to nam się wydaje, że on jest zły, ale w takim globalnym wymiarze to te wszystkie elementy zła służą jakiejś większej harmonii, tak jak dysonanse w symfonii pięknej służą pięknu całej symfonii, tak te właśnie dysonanse moralne służą jakby tym większemu zwycięstwu dobra gdzieś tam na końcu, tak? No więc to jest taka odpowiedź typu, no my widzimy tylko lokalnie, w związku z tym jesteśmy jakby za mało widzimy, żeby móc to ocenić, tak? Pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź jest taka, że no to zwłaszcza dla kogoś, kto ale niekoniecznie, znaczy kto wierzy w Stwórcę w ogóle, no to najczęściej jest, znaczy często jest taka odpowiedź, no ale przecież nie możemy być pewni, że Stwórca stosuje nasze standardy moralne. Znaczy nam się może wydawać, że coś jest złe, ale Bóg jest mądrzejszy i wie, że to jest dobre, tak? Na przykład Auschwitz nam się wydaje, że jest złe, ale Bóg w swojej mądrości uważa, że to jest dobre. To jest też taka odpowiedź, która mówi mniej więcej tyle, że no nie, wam się tylko tak wydaje, ale tak naprawdę to się mylicie co do tego. Także generalnie jakby struktura tego pytania i odpowiedzi na nie jest taka. Jeśli ktoś nie ma już w przód takich założeń, że ten świat został stworzony przez dobrego i wszechmocnego Stwórcę, to nie przyjdzie mu na myśl twierdzić, że to jest świat najlepszy z możliwych. A jeśli ktoś ma już te założenia uprzednie, to desperacko będzie bronił tego założenia o najlepszości tego świata. I ta desperacja się w dwa kanały zwykle wpada. Znaczy w kanały, które się sprowadzają do tego samego. Mylicie się w swojej ocenie tych złych fenomenów na świecie. Albo że to są fenomeny, że to zło jest czysto lokalne, a gdzieś tam globalnie byście widzieli, że to jest piękna symfonia, a nie jakaś kakofonia. Albo że w ogóle nie rozumiecie standardów moralnych, je rozumie tylko najwyższy Stwórca, a wy macie po prostu za małe umysły na to. Także to jest mniej więcej moja odpowiedź na to pytanie. No i odpowiedź jest taka, że ewidentnie to nie jest najlepszy świat, jest nawet dość podły, tak? No. Dziękuję. Profesor Wojciech Szymaniec.
Proszę Państwa, ja niestety po najsumniejszym, jakim byłem ostatnio, zastanawiałem się nad tym pytaniem. Nie ukrywam, że nie stałem w sobie często, ale są oczywiście okazje, jak na przykład lektura zamiarowej z filozoficznym Voltaire'a, ten Candide, gdzie jest to sformułowane. Skłaniam się, żeby powiedzieć, że obawiam się, że tak, że rzeczywiście żyjemy na najlepszym z możliwych światów. Przy czym są tu dwa problemy. Jeden problem to jest problem dobra, co to znaczy, że świat jest lepszy, czy świat jest dobry, czy gorszy niż inny. Są różne wymiary dobra, są różne skale dobra, są różne rodzaje dobra. Wreszcie, jak właśnie pan kolega musiał zauważyć, że czym innym jest dobra tortura, czym innym jest dobra terapia lekarska. To są rzeczy, które tylko z nazwy są wspólne. No ale jednak jest jakaś relacja tych dwóch rzeczy do siebie. Być może jest jakaś wyższa skala, w której można je mierzyć na samą miarę. I jeżeli coś takiego założyć, jako pewną hipotezę, właśnie zwracając się myślą ku pewnemu światu możliwemu być może, to trzeba myśleć, że jeżeli Bóg jest, odsyłając się na bok wszelkiego rodzaju przekonania ateistyczne, czy jakiekolwiek inne, stając zagłębieniem sceptycyzmu w kwestii Boga, jeżeli Bóg jest i rzeczywiście jest tym, za co go powszechnie uważamy, czy istotą wszechmocną, wszechdobrą, wszechmądrą, no to na pewno już jakieś sposoby, jakieś skale, czy jakieś perspektywy, czy jakieś mianiki znalazł, zgodnie z którymi pewne rzeczy są niedobre. Nie twierdzi oczywiście, że Auschwitz jest czymś dobrym sam w sobie, ale że jest to zło konieczne. To zło konieczne, które z ceną, którą warto było zapłacić za jakieś jeszcze wyższe dobro, które można być poznawczo nieuchwytne. Oczywiście możemy się wspierać do końca świata na temat tego, jaki byłby świat, gdyby nie było legiowania światu, gdyby nie było święcenia, gdyby nie było tych wszystkich okropności, które miały miejsce i mają miejsce po dziś, niestety, jaki ten świat byłby w takim wypadku. To są rozważania znowu pewnego świata. Ale myślimy sobie, ja przynajmniej mam tendencję do myślenia, że jeżeli Bóg jest, to rzeczywiście on jakoś tak to zrobił, żeby wszelkie zło, aż zło jest pozostatkiem, nie ma co ukrywać, że nasz świat nie jest dobry sam w sobie, jak to się stanie wszystko możliwe, bo jednocześnie rzeczywiście ceną za jakieś wyższe dobro, które by się nie udało zrealizować bez tego zła, bez tej ceny, bez zapłaty za nie. A z drugiej strony, jeżeli Boga nie ma, myślę, że człowiekowi niewierzącemu Boga jest w pewnym sensie łatwiej uwierzyć, że żyje w najlepszym z możliwych światów, jeżeli Boga nie ma, istnieją właśnie anonimowe siły natury, to te anonimowe siły natury to robią sobie zawsze jakąś najprostszą drogę, najkrótszą drogę, najmniejszym wysiłkiem osiągają swój cel. I w tym sensie świat, który stworzyły, czy który na jej gruncie się tworzy, jak to jeszcze inaczej określić, jest w skończoności być światem najlepszym z możliwych, przy czym to, co to dokładnie znaczy najlepszy, to należałoby z tym należałoby zaczekać, aż się dokładnie tak siły natury anonimowe, czy nie wiem, zrozumie, ale no, jeżeli się zakłada, że taki istnieje, że jest jakiś porządek w tym kosmosie, że kosmos nie jest chaosem wyłącznie, tylko właśnie kosmosem, czy pewnym porządkiem, choćby tylko nieosobowym, tylko wyłącznie naturalnym, materialnym, energetycznym, to nie trudno jest chyba wpaść na myśl, że on sobie rzeczywiście wybrał taką formę, która była dla niego w pewnym sensie najlepsza, najekonomiczniejsza, najbardziej porządna, właśnie najbardziej najprostsza w pewnym sensie również tego słowa. Wydaje mi się, że stojąc na gruncie ateizmu jest łatwiej, czy wiarę w jakiś rodzaj właśnie siły kosmicznej, czy jakiegoś wyższego porządku rzeczywistości, która obejmuje cały świat, cały uniwersum jako taki jest. W tym sensie łatwiej wierzyć w to, że żyjemy w najlepszych możliwych światów. I teraz o zakończeniu mojej wypowiedzi zwrócę Państwu uwagę na fakt, że mam jeszcze parę sekund, że są dwie kwestie, już tak obsyłając na tą kwestię, czy istnieje Bóg, czy istnieją włączenia siły natury. Są dwie kwestie, różne kwestie, które są często mieszane. Czyli kwestia tego, czy jakiś stan rzeczy, jakiś wyczynek tego świata jest dobry czy zły, albo czy byłby dobry czy zły, gdyby został zrealizowany, czy gdyby się zrealizował. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, czy jest w ogóle możliwy. To są rzeczy, które zawsze się jasno rozróżnia. Można powiedzieć, że Lang zresztą mówi w teorii, nie tak co się ma w teorii cel. To jest naprawdę mądra książka. Tam jest bardzo wiele rozmaitych takich rozważań, które świadczą o tym, że lewicowie jednak tak łatwo się różne rzeczy nie mieszały. Znaczy on był po prostu confused na temat tego czy tamtego, tylko miał różne swoje skomplikowane przemyślenia. Możemy sobie z tego wyobrazić świat, który nie ma Oświęcimia, w którym nie ma Nagasaki, wojny domowej Jugosławii, czy Rwandzie, czy jeszcze gdzie indziej. Ale ten świat tylko w naszym naiwnym ujęciu jest światem możliwym. On byłby lepszy, bez wątpienia byłby lepszy. Wyjąć te elementy, zastąpić je harmonijnym współżyciem tych wszystkich wpływów i raz. W porządku, to możemy sobie wyobrazić, ale coś takiego możemy sobie tylko wyobrazić. Coś takiego nie byłoby możliwe. Oczywiście coś takiego jest bardzo trudno argumentować, bo na pozór wydaje nam się, że jest bardzo łatwo sobie wyobrazić. Można napisać książkę z cyklu
historia alternatywna, taki nowy gatunek, ten pracownicz może znać, który opisuje, co było, gdyby historia potrzebowała się algorytm. A ta historia nigdy nie jest wyczerpująca, bo się wracamy do pierwszego pytania, do czego przydatne światy możliwe, światy możliwe można modelować za pomocą nieskończonego zbioru zdań, czy z nieskończeniem długich zdań, z nieskończoną ilością predykatów. I tak, i wtedy byśmy napisali coś takiego, nieskończoną książkę z nieskończeniem długimi zdaniami, byśmy zobaczyli, czy świat jest możliwy, czy nie. Wtedy mogłoby się okazać, że nie jest możliwy, mimo że bardzo ładnie wygląda, dużo lepiej od naszego świata. Ale po prostu nie jest możliwe, ponieważ takich książek nie możemy napisać, więc gdzieś tam nasza myśl gdzieś utyka, prędzej czy później mówimy sobie, no niech załóżmy, że coś takiego było możliwe, żeby się zdarzyło. Także gdybyśmy na przykład zastanowili się na kwestię, fundamentalną kwestię wolnej woli, która zresztą też wraca w Lewicę w wielu wersjach, w wielu odmianach. Świat, w którym ludzie mieliby z jednej strony wolną wolę, rzeczywiście wolną wolę, ale z drugiej strony niezmiennie, nie wzruszenie dobrą wolę, której nie tylko nie ulegali żadnym złym pokusom, ale by nawet ten pokus nie odczuwali. Nie utrzymali tych pokusów, nie było potrzeby się chronić, nie było potrzeby kultywować przez w rodzaju okazję czy złodzieje i tym podobne. Byłby światem bez wątpienia lepszym od naszego, ale czy byłby światem możliwym? Czy pojęcie człowieka nie wzruszenie dobrej woli, która nie podlega żadnym pokusom, która tym bardziej żadnym pokusom nie może ulec, jest to powiązane z tym człowieka mającego wolną wolę. Czy wolność wolna manifestuje się właśnie w wyborze, taką tradycja filozoficzna, a wybór jest wtedy, kiedy mamy jakieś alternatywy, wtedy, kiedy ten alternatyw nie mamy, dlatego po prostu wybory nam nie przyjdzie, żeby bić komuś szpilę w bok, czy podpalić komuś dom, do głowy nam nie przyjdzie, w związku z tym nie rozważamy czegoś takiego sejmu. Wtedy nie mamy też wyboru. Także być może taki świat byłby lepszy, stan wnosi byłby lepszy, ale być może byłby po prostu możliwy. Na to też chciałbym Państwu. Są dwie rzeczy. Świat lepszy, świat gorszy, świat możliwy, świat niemożliwy. Lepsze są możliwe, są do pomyślenia lepsze, ale te przepuszczania są po prostu możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesor Arkadiusz Kruziński. Komentarz? Tak? Ja już czekam. W takim razie możemy przejść do drugiej części. Teraz każdy z Państwa może zadać pytania. Proszę pamiętać, próbując pytania, że być może każdy z nas by chciał zadać, także żeby były w miarę zwięźle sformułowane, żeby było postawione pytanie do gości. Oczywiście można również swój komentarz wygłosić, ale też tak jakoś trzymajmy się pewnych ram. Także kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Śmiało, dr Michał Graban. Tutaj pan profesor Żyłaniec mówił o wolności. Chciałem się odnieść do tego, że ta wolność to się zwróciła przez nowożytnych. I właśnie ten kontekst, jaki mamy pomiędzy czasami nowożytnymi, pomiędzy tą dychotomią, pomiędzy nowożytnością a obecnym klasycznym, pomiędzy nowoczesnym, a klasycznym, tak jak w socjologii, to oczywiście dużo uproszczenia, ale można zastosować. Gdzie te czasy nowoczesne, to jest właśnie wolność, to jest właśnie kreatywność, to jest właśnie możliwość taka, że człowiek sam buduje, zagospodarowuje swoje otoczenie i coś jest w stanie zrobić. Kiedy człowiek sam wierzy, że może być równy Bogu też w pewnym sensie, i tutaj ta kreatywność, ta możliwość tworzenia i też konstruktywizm, a także możliwość tworzenia pewnych utopii. Stąd się właśnie bierze w czasach nowożytnych. Te wszystkie utopie mają właśnie korzenie w czasach nowożytnych. Czyli to jest ten moment, kiedy człowiek już się wyemancypował od tego, że wiary w opatrzność, że to Bóg kreuje historię, sam wierzy w to, że on może kreować historię. Z tym się wiążą te światy właśnie możliwe, znaczenie tych światów alternatywnych, innych niż te, które mieliśmy wcześniej. A wcześniej to jest okres klasyczny, kiedy człowiek był zatopiony w pewnym zewnętrznym horyzoncie, w pewnym kosmicznym ładzie i nie wyobrażał sobie nawet zmian. Prawda? Nie wyobrażał sobie nawet zmiany, czy to struktura społeczna o tym przeświadczała, a także to jest też dobrze uwypuklone w filozofii starożytnej. Od Parmenidesa przez Platona, Aristotelesa, od świętego Tomasza mamy takie podejście, gdzie człowiek dostraja swoją tożsamość. Samo słowo tożsamość nie ma zmiany, nie ma różnicy, tylko jest tożsamość. Czyli zgodność pomiędzy bytem a myślą. Czyli moja myśl jest zgodna z dostrojeniem się do tego zewnętrznego ładu. Poczynając od Parmenidesa przez Platona, to jest tutaj bardzo wyraźnie chwycone. I tutaj te myślenie alternatywne u Platona, tak mi się wydaje, jest skojarzone z tym światem cieni jednak, z tym światem iluzji, tym światem nie ma, czyli tej doksy właśnie, nie? Czyli tutaj ten świat alternatywny, jako pewna utopia, która później tak miała destruktywne znaczenie w czasach nowożytnych, w historii najnowszej,
To jest właśnie, ona jest skojarzona w myśleniu Platona właśnie z moim zdaniem z tymi światami alternatywnymi, kiedy my bierzemy, kopiujemy i interesujemy się obrazem, a nie oryginałem, nie? Czyli nie tą prawdą, ale właśnie sami chcemy coś kreować, sami chcemy być równymi Bogu. Dziękuję. Czy jakiś komentarz? Jeśli miałeś pytanie, to ja czy to było pytanie, panie doktorze, czy komentarz? Nie, komentarz, nie? Nie, to w takim razie krótki komentarz do komentarza. To, co pan mówił o tych światach alternatywnych i popularnościach utopiach, popularnościach utopii w pracy nowożytnej, zwłaszcza im bliżej naszych czasów, tym popularniejszy, wiąże się z tym, że mamy do dyspozycji pewne możliwości, znowu wraca kwestia możliwości, nie czysto myślowe, nie czysto logiczne, ale technologiczne, społeczne, finansowe, biologiczne i rozmaite inne, które nam ułatwiają, jak gdyby rozmyślanie, czy zachęcają do rozmyślania o tym, jakby inaczej zupełnie zorganizować nasze życie, czy chcemy żyć w takim czy innym ustroju, czy chcemy żyć na Ziemi, czy pod Ziemią, czy w kosmosie, czy gdzieś innym. To wszystko jest możliwe, to możemy się na ten temat zastanowić, bo to są pewne możliwości, które się przed nami otwarły i które, jeśli byśmy całe swoje nieskończone dobroci, mądrości, pan chyba może widział, ale które my znamy dopiero od kilkuset lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzę, że już chyba zgłosił się dr Artur Szulta, redaktor naczelny naszego magazynu. Ja zadam jedno pytanie, być może do profesora Prudzińskiego, ale obaj panowie macie szansę. Tak jest, możliwość odpowiedzi. Mianowicie, czy światy możliwe istnieją? Jest taka sytuacja, w której w ramach pewnej dyskusji trzeba założyć, że istnieją, jeśli chce się wygrać tę dyskusję. I to jest dyskusja na temat istnienia Boga. Jeden z argumentów, zresztą inspirowany Leibnizem, dlaczego raczej istnieje coś niż nic, jest taki. Dlaczego istnieje świat, który jest tak ustawiony, tak jest tuned, mówiąc angielska, że w nim możliwe jest życie, a przecież jest nieskończona ilość możliwości, które w punkcie wyjścia, powiedzmy, wielkiego wybuchu były do wzięcia pod uwagę. No i teraz, ponieważ jest tak małe prawdopodobieństwo, a jednak się spełniło, to jakby skłania nasze umysły do myślenia, że musi być ktoś o tym sterował, czyli musi istnieć jakiś super umysł i tak dalej, to musi być Bóg. Odpowiedź na ten argument jest taka, ale zaraz, może istnieje nieskończona wielość, nieskończenie wiele światów równoległych, no i ponieważ one są nieskończone i różne względem siebie, to któryś z nich musiał być taki, że możliwe jest w nim inteligentne życie i my właśnie w nim się znajdujemy. Teraz, jeżeli ten argument ma być konkluzywny, to światy możliwe nie mogą być tylko konstruktami, które są pożyteczne bądź nie, tylko muszą być czymś ontologicznie mocniejszym. No i teraz, czy profesor Prudziński użył do tego argumentu, a jeśli tak, to przyznałby, że trzeba o światach możliwych myśleć mocniej, czy być może nie? Ja bym nie użył tego argumentu. Znaczy, to jest ta wizja Davida Lewisa, tak? On by, powiedzmy, coś takiego powiedział, tak? A na pytanie, dlaczego istnieje raczej coś, a nie nic, to by odpowiedział, no, że przecież to jest trywialne, bo po prostu istnieje wszystko, wszystko pomyślalne istnieje, tak? To znaczy, obok naszego świata są te światy z krasnoludkami i z różnymi innymi dziwnymi rzeczami. Więc, ale ja bym nie użył tego argumentu, bo ja po prostu nie wierzę, że coś takiego jest. Tak? Myślę, że możemy, że dadzą się te modalne rzeczy. Zresztą ta ontologia Lewisa to generuje swoje własne kłopoty. Na przykład tam są takie kłopoty z tak zwanymi odpowiednikami. Tak? To znaczy, ja nie mogę istnieć w wielu światach, więc nie można powiedzieć, że Chrudzimski jest tam i jest leśniczym. Odpowiednik Chrudzimskiego jest leśniczym. Tak? I trzeba kryteria identyczności odpowiedniczej. Tak? Także to jest, kiedy się widzi, że teoria filozoficzna zaczyna generować więcej swoich problemów niż tych problemów, które miała wyjaśnić, to jest lampka jakby ostrzegawcza, że coś jest nie w porządku z nią i myślę, że z ontologią Lewisa już dość szybko ta lampka powinna się zapalić. Więc ja bym to nie szedł tą drogą, cytując klasyka. Tak? No i tyle, tak? Ale jakby to, no, jeśli chodzi o tam argumenty za istnieniem Boga, to chyba już nie będę w to wchodził, bo jakby ten fakt, że ten świat jest jedyny, który rzeczywiście istnieje, no jak na mój skromny umysł, to nie jest żadnym dobrym argumentem za istnieniem Boga, tak? Ponieważ tyle samo jest światów bardziej, no,
bardziej flejtuchowatych, jak i takich piękniejszych możliwych. W związku z tym tutaj jest jakiś pośredni. Jak się weźmie garść ryżu i wysypie na stół, to też można powiedzieć, cholera, to przecież taki skomplikowany wzór. Jak mogło to być? Musiała nad tym jakaś opatrzność czuwać, tak? No ale jest nieskończona ilość tych wzorów, które mogły wypaść, mimo że one nigdzie nie istnieją, tak? Także to nie jest żaden dobry argument na istnienie Boga, to niby nieprawdopodobieństwo tego powiedzmy, tego uniwersum w tym układzie, w którym je jakoś tam kontemplujemy. Profesor Żywoniec? No z drugiej strony jakieś anonimowe siły natury zatroszczyły się o to, żeby to, co nam wypadło z ręków, ten ryż, który spadł na stół, to taki czynny wzór, czyli jest jakieś racjonalne wyjaśnienie tego, że tak właśnie wygląda, wiesz, a nie inaczej, mimo że my tego znaczenia, tego wyjaśnienia nie znamy, nie potrafimy sobie nawet, zabrać do wyjaśnienia, do wytłumaczenia, czy znaczenia formuły, na której do tego doszło, ale wiem, że jednak to jakoś do tego doszło. Ale co do Pana pytania, to ja nie umiem na nie odpowiedzieć, szczerze powiedziawszy. Znaczy jedynie, co mi przychodzi do głowy, tak jak z promptu, to jest taka refleksja, że światy możliwe są pewną myślą, która się często w naszym umyśle pojawia przy różnych takich okolicznościach, okazjach właśnie tego rodzaju, jakie Pan opisał. I przy okazji pojawia się jakiś myśl obołu. Te dwie rzeczy są jakoś ze sobą ściśle związane. Ale czy można wyciągnąć z nich tamte dokonujące wnioski, tego nie wiem. Uważam to za ciekawy przedmiot, czy pole badań, które filozoficzne, które dopiero należy podjąć. Także tutaj będziemy pole podpisu do tych, którzy czują się w tym mocno, właśnie, które jest Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa? Śmiało. Nie ma głupich pytań, jak mawiają, także proszę bardzo, Pan doktor. Przemysław Koberta. No, niezwykle bogata, szeroka dyskusja. Natomiast wydaje mi się, że podzielenie wszystkiego na fakty i interpretacje jako dwóch uzupełniających się rzeczy daje pewne rozwiązania i można powiedzieć, wykorzystując pewien efekt teleobiektywu, przybliżania albo oddalania spraw, o których mówimy, uzyskujemy taki efekt personalnie, indywidualnie, że albo my jesteśmy, ja ze swoją psychiką jestem pępkiem wszechświata, albo ja jestem pyłkiem w wszechświecie, czyli częścią nieistotną, tak samo my wszyscy, czy jesteśmy nieistotni i nasze światy są nieistotne, prawda? Czyli tutaj ten efekt obiektywu może dawać nam odpowiedzi. Po pierwsze, subiektywne zawsze, że światy istnieją albo nie istnieją i obie te odpowiedzi są prawidłowe. Zarówno dla nas subiektywnie te światy mogą być najlepsze, jak i nie najlepsze. Także jeśli nawiązuję tutaj troszeczkę do filozofii Wilberowskiej, nie wiem, czy Państwu jest znana, ale polecam, to jest współcześnie żyjący, tworzący filozof amerykański, który model AQAL, czyli All Quadrants, All Labels, przedstawia jako właśnie rozdział na fakty, interpretacje indywidualne i zbiorowe. I to jest jedna z takich metodologii niejako patrzenia na wszystkie zdarzenia, które nas otaczają, gdzie każda z tych sfer ma swoją metodologię badawczą, swoją niejako logikę, swoją naukę, swoje dokonania i to wszystko ułożone jest w pewnym hierarchicznym, takim rosnącym, ewolucyjnym systemie, w którym się znajdujemy i którego jesteśmy częścią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mogę powtórzyć jakiś komentarz? Chyba też nie było pytania. Pytanie jest takie, czy znają panowie Wilbera? Ja nie. Czy ktoś zna z Państwa Wilbera? Ten Wilber pani zna, prawda? Ktoś jeszcze? Możemy następne spotkanie zrobić pod egidą Wilberowską. Dziękuję. Zapraszam.
Czy jakiś komentarz do komentarza? Panie profesorze? Tutaj jest ten moment, mi się wyocematyczny tym panów, że jesteśmy bądź sobą tyłkiem wszechświata. Nawet nasza Ziemia, czy nasze płacą najczęściej tylko tyłkiem wszechświata. Także to jest coś, co wyrywa to trochę z kontekstu w tej chwili, ale co nasz bohater Lenin sam też często przypomina. Mówiąc, że nie powinniśmy przykładać do kwestii dobroci, czy niedobroci tego świata miar zbyt subiektywnych, czy takie, które są dobre na naszą skalę, które się stosują do naszych spraw. Zapomniałem, że jesteśmy tylko częścią drugiejszego z całości. Natomiast co do tej historii z faktami, interpretacjami, to zakrawa mi chyba na rodzaj egzorcyzmu, czy wydaje mi się bliskie kwestie koncepcji możliwych światów, czy powiedzmy całej chmury, od której może świat otaczający, to świat realny, czy aktualny, jako światy do naszego świata, które nie podobne, to jako niego charakterystycznie różne. W sensie wydedukować, czy jako spełnionych chaosach, czy spełnionych powinięci, czy spełnionych form semiotycznych, które dają nam asum do tego rodzaju właśnie interpretacji, która jakąś jest tylko interpretacją, która jest w sobie tutaj, nie chcę powiedzieć fałszerstwem, ale jest w sobie tutaj substytutem, czy substytucją czegoś wymyślonego, zamiast czegoś realnego. Ale to jest oczywiście osobna kwestia, którą przy innej okazji możemy głębiej omówić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa? Proszę bardzo. Grzech Abruski. Czy nie wydaje się Panu, że padliśmy ofiarami manipulacji pewnej? Chodzi mi o to pytanie tytułowe naszego spotkania. Ja rozumiem, może mogliby Panowie pomóc, że zadał je Wolter, czy też ono pojawia się w Kandydzie. Tak? On je tam wprowadza w sposób prześmiewczy, powiedziałbym jak taki publicysta typu Michalkiewicz, czy jeszcze tam jakiś ostrzejszy taki, ale nie prawicowy, tylko lewicowy, żeby dowalić pewnej takiej systematyzowanej mądrości, wiedzy reprezentowanej przez Leibnica w tym przypadku. I on to pytanie jest manipulacją, to znaczy ono moralizuje pewną koncepcję filozoficzną, moim zdaniem. Czy nie wydaje się Panu, że gdybyśmy się zastanawiali z punktu widzenia logiki nad tym pytaniem? No pierwsze pytanie, które powiedziałby mój kolega Michałowski, specjalista od logiki pytań, brzmiałoby, jakie są założenia tego pytania? Jakie są założenia tego pytania? Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? Założenia są takie, że istnieje coś takiego jak możliwe światy, że jednym z nich jest nasz świat i że te światy można porównywać ze względu na relacje bycia lepsze. I teraz my wszyscy mamy automatyczną skłonność do tego, żeby to porównanie odbywało się według kryteriów moralnych. Znaczy, że jeden świat jest lepszy od drugiego, jeśli suma dobra w jednym z tych światów jest większa niż w drugim. A tymczasem, tak sądzę, znaczy, to jest bardziej pytanie do Pana, to zwłaszcza do Pana, jeżeli Pan się zajmuje tymi rzeczywistościami intencjonalnymi. Czy przypadkiem nie chodziło Leibnicowi, nie powinno chodzić Leibnicowi? Czy przypadkiem Wolter nie wyciągnął z Leibnica i nie przeinaczył porządku pomiędzy światami? Porządku, który nie był dokonywany ze względu na wartość moralną, czyli na dobro, tylko ze względu na jakość istnienia. Czyli, że ten świat jest lepszy od tego, dlatego że jest bardziej rzeczywisty. I w tym sensie elementem maksymalnym w zbiorze możliwych światów jest nasz świat, bo on jest rzeczywisty po prostu, więc najdoskonalej istnieje. Dziękuję. Dziękuję. No, jak to było u Leibnica, to ja nie wiem, tak? To znaczy, bo tak jak się już tutaj przyznałem, nie za dobrze go znam, a to co czytałem, to nie powiem, że zrozumiałem, tak? To znaczy, i nie jestem pewien, czy to można zrozumieć, tak? Bo to się czasami filozofowie mają taki wielki autorytet, że człowiek jak nie rozumie, to jest pełen no właśnie lęków, że to coś z nim jest nie w porządku, a to nie zawsze jest z nim nie w porządku. Czasami jest nie w porządku z tym, że filozofem.
I też wspomniałem o tym, że to się u tych filozofów tak mieszało, to znaczy może mieszać, no to jest takie pejoratywne określenie, ale no to wystarczy sobie przypomnieć te koncepcje takie tomistyczne, że każde zło to jest brakiem bytu i tak dalej. Im się po prostu tak ze względu na ten teizm, ze względu na ten cały system, w którym tkwili, to siłą rzeczy zlewało w jedno, że Bóg jako ta miłość samoprzelewająca się, on tworzy i w związku z tym byt każdy stworzony to jest dobry już z samego tego względu, że jest tworem Boga i stąd te dywagacje na temat większej istoty, mniejszej istoty, bardziej doskonałej istoty, mniej doskonałej istoty. Ja tych rozważań, powiem szczerze, nie rozumiem, tak? To znaczy ja tutaj muszę powiedzieć pas. I nie wiem, to znaczy ja to wspomniałem do protokołu, że przecież można mówić o dobrych złodziejach też i dobrych torturach, tak? I to jest też jakaś doskonałość, tak? Więc trzeba by to sobie sprecyzować, o jakie dobro chodzi. No i generalnie nasze domniemanie dzisiaj takie default, tak jak się to mówi w dobrej polszczyźnie, to jest, że chodzi o jakieś moralne dobro i ono jest o tyle, myślę, że prawidłowe, no, że właśnie no, u tych filozofów to dobro moralne było elementem tego całego wszechogarniającego metafizycznego dobra. Zresztą u Leibnica jest tam mnóstwo takich rzeczy, dlatego ja proponuję, żeby się nie fiksować na Leibnicu, bo to nie jest debata na temat historii myśli Leibnica, czy na temat... on miał wiele tam idiosynkrazji, na przykład to, co zostało wspomniane, że według Leibnica to istota każdego przedmiotu opisuje go w sposób kompletny, czyli zawiera opis całego świata, całej historii. Tak? W związku z tym u Leibnica jest taka tendencja, żeby świat traktować jako deterministyczny, tak? Że nic nie mogło się zdarzyć inaczej niż się zdarzyło, ponieważ do mojej istoty należy opis całego świata i wszystkich relacji z innymi przedmiotami, z którymi. Także po prostu u Leibnica jest mnóstwo dziwnych rzeczy. Tak? To jest bardzo dziwaczna filozofia i nie ma sensu modelować naszej dyskusji na temat tego, czy nasz świat jest najlepszy z możliwych na podstawie idiosynkrazji tego wielkiego filozofa. Tak? Czy nie chciałbym się w tej chwili dodać dyskusję z moim znakomitym kolegą z Szczecina, jednak mówimy tutaj o tym, że Leibnica, dlatego że są tam idiosynkrazje, czy są tam dziwactwa, ale są tam ci bardzo ciekawe myśli, które spójne jedne z drugimi, nie są jakimiś wypyskami, może intelektualnie można powiedzieć, które stanowią podściółkę dla koncepcji interesujących nas, na przykład koncepcji możliwości, koncepcji możliwego świata i tego typu. Także żeby w pełni zrozumieć to, trzeba studiować w kontekście dzieła Leibnica, który jest nie taki straszny, jakim go kolega przedstawił, czy nie tak karykaturalny. Natomiast, znaczy na pewno jego filozofia nie jest filozofią zdrowego rozsądu, to nie jest filozofia, którą każdy człowiek z ulicy, czy to potwierdzi, czy to może za własną. Jest to filozofia bardzo, bardzo osobliwa, bardzo wymagająca, bardzo, bardzo wyczerpująca w studiowaniu. Także nie ma co ukrywać, że trzeba poświęcić pewien czas, pewną energię intelektualną na przyswojenie sobie część tej rzeczy i jego koncepcja możliwości, bardzo ze scholastyki, do tendencji filozofii scholastycznej była tym zaczerpnięta przez różne kształty pośrednie. On ją przekształcił, zamplikował jeszcze to rozmaite inne elementy, także takie różne kontraintuitywne historie, które tam występują, są, nie są wyłącznie idiosynkrazjami, czy dziwactwami, to są pewnymi dziwnymi elementami jego myśli, które on zasługuje na potraktowanie może odrobinę poważniejsze. Elementami matematyce, no, nie wiem, czy Państwo studiowali wszyscy teorię mnogości na przykład, ale Państwo dowiedzą się, że czy Państwo będą studiować elementarną teorię mnogości, że są wielkości skończone, są wielkości nieskończone i wszystkie wielkości nieskończone są sobie równe, są mniejsze i większe nieskończoności. Jestem pewien, że ten z Państwa to jest zdumiewająca informacja, tak właśnie jest, że są różne porządki nieskończoności. To jest też coś, co zdaje się przecież zdrowym rozsądkowym. Natomiast w odniesieniu do Pana pytania, czy uwagi, nie wiem jak to Pani traktować, to chciałbym potwierdzić to, że rzeczywiście u Leibnica są różne porządki dobra czy dobroci. I na pewno byłoby błędem sprowadzenie tego wszystkiego dobra moralnego, a zwłaszcza uderzenie tego dobra moralnego, nawet jeżeli wszystko sprowadzić do dobra moralnego, do płaszczyzny moralnej, jakąś moralnością przez nas wyznawaną, czy moralnością, w której my jesteśmy centrum
centrum świata, czy wszechświata nawet, czy możliwością, które nasze sprawy są najważniejsze. To jest zupełnie błędne czytanie Berlinca, które prowadzi do nikąd. To nie jest takie bardzo filozoficzne czytanie Berlinca. To jest czytanie egocentryczne, czy myśl egocentryczna, która jest bardzo naiwna po prostu filozoficznie pod każdym innym względem. Natomiast co do pana dowodu tego, że świat aktualnie jest najlepszy, dlatego że jest aktualny. Tutaj są różne zdania, Louisa, na przykład Davida Louisa, o którym wspomniałem się wcześniej. Aktualny jest każdy świat, tylko właśnie ze swojego punktu widzenia, tak jak w różnych momentach można powiedzieć, teraz. Mając na myśli jakieś inne momenty czasu, za każdym razem tak stosowne słówko teraz, to każdy jest tutaj, gdzie jest, a może to tutaj w danym przypadku jest inny niż moje tutaj. Tak samo aktualny świat w naszym świecie znaczy ten świat, a w innym świecie znaczy inny świat. Także tutaj też należałoby postępować przestrożnie, ale być może coś nie jest, trzeba to napracować. Dziękuję za inspirację. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Profesor Postra. W listopadzie zeszłego roku byłem w Kółeś, tam gdzie się urodził Mikołaj Skuzy. Kupiłem sobie jego dzieła po łacinie, żeby go czytać w oryginale. Kim jest Mikołaj Skuzy, może wszyscy wiedzą. Jest to filozof XV-wieczny, który na 100 lat jeszcze przed Kopernikiem doszedł do wniosku, że Ziemia nie stanowi centrum. We wszechświecie każdy punkt jest środkiem. Nie ma obwodu, czyli jest, nie da się, ale do czego on dochodzi, że on mówi o wielu światach, ponieważ tutaj dzisiaj mówiło się o możliwych światach. Jego zdaniem, ale jeśli mówi o wieloświatach, to może główne jego idee najpierw przedstawię. Jadąc sobie, bo był legatem papieskim, był kardynałem też, ale to jest matematyk, astronom, filozof, teolog, który długo jeszcze przed Keplerem odkrywa to, że planety krążą wokół swoich słońc. Nie po kołowych orbitach, tylko eliptycznych. Także po tym Jan Kepler uważał go za swojego mistrza boskiego wprost. Nie może, żeby na ileś tam lat przedtem wpaść na taki pomysł. Jego zdaniem nawet każda planeta jest troszkę spłaszczona, bo obracając się, siły odśrodkowe powodują to spłaszczenie. Stosował metodę Einsteina, tych eksperymentów myślnych. Oglądałem tam, miał najlepszą wówczas aparaturę astronomiczną, bo jego ojciec był bardzo bogaty w tym QS. Powodów nie podaje. W każdym razie, jak on, będąc już legatem papieskim, do Turcji jadąc i wracał, i wtedy przyglądając się statku temu wszechbytowi, postawił sobie pytania, jak ten wszechbyt jest zbudowany i jak on działa. Zupełnie zmienia, właśnie podchodzi do spraw, jak dzisiaj w nauce się często stawia, jak to jest zbudowane, jak to działa. I do jakiego dochodzi do wniosku? Człowiek jest istotą ideotwórczą. Tworzy sobie idee. Potrafi sobie stworzyć ideę absolutnej nicości, której nic nie odpowiada w rzeczywistości, ale potrafi. Zaprzeczać wszystkiemu, jeżeli tak nowocześnie bym powiedział, zero bytu, zero ontologiczne, zero działania, zero dynamiczne, zero informacji, nie ma informacji, zero praw, nie ma żadnych praw. Takiego zera wszystkiego nic nie może powstać. A zatem musi być jakiś byt konieczny, który stale jest, który nie ma początku, końca, który jest, jest stale obecny, nie ma innej możliwości. I w każdej religii, bo on potem jeszcze napisał takie dzieło De Pace Concordantia Fidei, w każdej religii jest uznawany jakiś, znaczy może nie w każdej religii, ale w każdym światopoglądzie jest uznawany jakiś byt maksymalny, gigant byt, jakiś kolos byt. I ten kolos jest bezkresny i istnieje stale.
i dzięki temu cokolwiek istnieje, bo z absolutnego zera nic nie powstanie. A więc przyjmuję jako pewnik, nie jako trzeba dowodzić, jako pewnik, że istnieje byt maksymalny. Teraz dzisiaj różnie się ten byt maksymalny pojmuje, różnie jest nazywany materią, Bogiem, naturą, duchem i tak dalej, ale jest, to jest pewne, bezwzględnie, nie trzeba tego dowodzić, bo gdyby go nie było, niczego by nie było. No ale teraz z każdym bytem związana jest jakaś gigantyczna, gigantyczny potencjał możliwości. A z tym bytem absolutnie nie, bo tak z każdym bytem jest jakaś paczka możliwości. Tutaj jest jakby prekursorem mechaniki kwantowej. Traktuje ten wszechbyt jako system kwantowy, w którym jest coś, jakby powiedzieć, obiekt kwantowy główny i paczka przeróżnych możliwości. I w tych możliwościach mogą być sprzeczności nawet, bo to jest taki soft reality, gdzie może istnieć, może nie istnieć, może... I teraz, do czego ja tym zdążam? W tej jego koncepcji możliwe są różne byty, równoległe wszechświaty, postępujące po sobie, ale jedna jest wspólnota istnienia i tym istnieniem wszystkiego, esse omnium jest, ale on podzielił teraz ten wszechbyt na to maksimum absolutu i maksimum kontraktu. Te wszystkie możliwości są jakby ściągnięte i wszechświaty powstają przez, dzisiaj byśmy powiedzieli, wybuchy. Realizują się, aktualizują się. I dlatego tych wszechświatów jest, możliwości jest duża. No ja tutaj nie wiem, czy bo streszczę, no nie chcę mówić poglądy Mikołaja Skuzy. Jeżdżę na międzynarodową konferencję fizyków, bo jestem też fizyków i ciekawa, że jak próbuję wykazywać, że ten model Kuzańczyka pomaga im, bo formują w tej chwili tę teorię wszystkiego. I wtedy ta teoria wszystkiego potrzebuje też swojego absolutu. I taki absolut kuzański wydaje mi się, a jakoś wszyscy to akceptują. No ale dziękujemy jeszcze profesorze. Ja krótko tak, to znaczy dwie uwagi, to znaczy to się tak mówi, tak? To zwłaszcza ja to słyszałem w takich czasach, kiedy no w czasach przed rokiem 89, kiedy się ludziom wydawało, że tutaj ludzie wierzący są zagrożeni ateizmem i była taka modna właśnie figura myślowa mówiąca o tym, że no, że każdy przyjmuje przecież jakiś absolut, ten fizykalista to na przykład materię, tak? Albo inna figura myślowa była taka, że a to przecież ateista to jest też człowiekiem wierzącym, on po prostu wierzy w to, że Boga nie ma. To są takie moim zdaniem uproszczenia, bo to jednak jest pewna różnica między tym, kiedy się przyjmuje istnienie materii po prostu czy odwiecznej, czy która się nagle jakoś tam pojawiła, nie wiadomo skąd, może przypadkowo po prostu, a kiedy się przyjmuje istnienie jakiegoś absolutu, który jest projektantem tego wszystkiego, tak? Podobnie tam z ateizmem i z wiarą w Boga, no to równie dobrze można powiedzieć, że ten, kto wierzy w krasnoludki i ten, kto nie wierzy w krasnoludki, to są na tym samym poziomie, no bo jeden po prostu wierzy, że istnieją, a drugi wierzy, że nie istnieją. No jednak to trzeba troszeczkę tutaj dyferencjacji wprowadzić. A druga uwaga to jest taka, że ja nie znam filozofii Kuzańczyka, tak? Kiedyś na studiach tę filozofię średniowieczną się tam zgłębiałem i coś o nim wiedziałem, ale teraz to wszystko już zapomniałem. I to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział. Natomiast mi się wydaje, że
być może no, te jego opowieści o możliwościach, to znaczy wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, no to mają, to jakoś się odnoszą do teorii możności Arystotelesa, tak? To była taka no, wiedza powszechna, czy mniemanie powszechne, że byty to zawierają potencjalności, tak, które się aktualizują w ten czy w inny sposób. I jeszcze oprócz tego ta arystotelesowska teoria, no to była też taka, że w każdym bycie tkwi jakieś takie maksimum tej aktualizacji, także jest pewna istota, która powinna się zaktualizować, czasami się nie aktualizuje, tak? Czasami jest taki byt nieudany. Więc to są tylko te dwie uwagi, bo poza tym to też jakby nie było chyba żadne pytanie, tylko po prostu zwrócenie uwagi na pewną bardzo ciekawą, no, powiedzmy, linię myślenia. Za mało powiedziałam, bo to trzeba 2 godziny, bo dlatego takie powstały. Ale też mam tylko jeszcze jedno może pytanie. Pan profesor wspomniał o tym, że w tym kole kwadratowym. Proszę pamiętać, że koło kwadratowe w geometrii mielkiej, deszczowej z krzywizną dodatnią istnieje. No proszę na kole narysować jakąkolwiek wielokąt, od trójkąta począwszy. Jak dojdziemy do równika, te punkty są na równiku koło. Może można narysować pięciokąt, sześciokąt. Od trójkąta począwszy do nieskończoności i tak na równiku zawsze będziemy mieli koło i te wszystkie punkty punktów będą wtedy 180% miały. Jest prostszy przykład. Ja kwadratowe koło podaję, bo to się tak podaje, ale ja to nawet gdzieś w szkole, kiedy mi powiedziano w liceum o tym, to zrozumiałem, że istnieją kwadratowe koła, mianowicie koło o zerowym promieniu i kwadrat o zerowym boku. No to jest kwadratowe koło. Mikołaj Skórzyn napisał kilka dzieł na temat kwadratury i koła. Matematycznie. Dziękuję. Ja przede wszystkim chciałem podziękować profesorowi Kostwa za wspomnienie z Kuzyńczyka, które też chciałem wymienić na kontekście, ale nie byłem pewien, czy on rzeczywiście, podejrzewałem go o to, że mówił coś o światach możliwych, ale nie byłem całkiem tego, na którego wolałem zmniejszyć na jego temat, ale jeśli ty byłeś uprzejmy je wymienić, to tym lepiej. Ja też nie jestem specjalistą od Kuzyńczyka, z tego co pamiętam z moich własnych lekcji na studiach, to był filozof niewiarygodny, znaczy filozof, którego raczej nie da się sprowadzić do poglądów bycia refleksem czy odbiciem poglądów obiegowych w jego epoce, czy tego, co wszyscy wiedzieli. Raczej to był wyjątkowo oryginalny umysł, który, podobnie w Leibniz zresztą, którego stanie było może nawet jeszcze bardziej, którego stanie było naprawdę bardzo dziwne, ale nie dziwne w sensie dziwactwa intelektualnego, czy idiosynkrazji, ale w sensie wyrafinowania koncepcji. Także do niego podchodziłbym może nie z rewerencją, co z pewnym takim, no, pewną otwartością, inspiracją. Także cieszę się, że to powiedziałeś. Nie wiem, czy w kontekście teorii wszystkiego słyszałeś może nazwisko Maxa Tegmarka z Harvardu, właśnie kosmolog z Harvardu, który stworzył tak zwaną Mathematical Universe Hypothesis, zgodnie z którą świat jest formą matematyczną, może wydaje się, formą materialną. Tak. Także to są no kontynuacje tej koncepcji współczesnej nauce. Ale jest oczywiście daleka droga do prowadzenia, czy do znalezienia odpowiedników dawnych, różnych dawnych filozofii, nowych podejść kosmologicznych czy fizykalnych. Także jest na czym rozmyślać. Jest na czym rozmyślać. Trzeba zachować rozsądne granice, otwartość głowy. To jest właśnie czasem najtrudniejsze. Może jeszcze jedno szczegółowe. On sugeruje w jednym swoim dzieł, że absolut ten wszechbyt nie jest ani rzeczą, nie jest czymś, ani kimś. Bo nie jest rzeczą wśród rzeczy, nie jest osobą wśród osób, jest czymś nadrzędnym w stosunku do rzeczy i osoby, jest rzeczorodny, w tym przebycie rodzą się rzeczy, są osoby, ale nie jest osobą wśród osób, nie jest rzeczą wśród rzeczy, jest czymś nadrzędnym, nadosobowym, nadrzeczowym. I czymś pozaświatowym również. Jest czymś poza światem. To niego, ponieważ on jest esse omnium, czyli w jakiś sposób dzielimy, to wszystko jest taką wspólnotą istnienia, tak. A więc dzielimy istnienie z nimi. Tak. To on takie zdanie, na przykład, widetur
igitur fot idem ipsum, si deus et creatura, secundum modum datoris deus, secundum modum dati creatura. Czyli według niego to splątanie. Mogę przerwać panu profesorom tu bardzo ciekawą dyskusję, ale mamy jeszcze inne pytania, także jeśli możemy przenieść ją w kuluary, to bym była wdzięczna. Proszę. To ja może zadam pytanie, czy Daniel Bojarski się przedstawił, czy ten pytanie przypadkiem jest sprzeczne logicznie wewnętrznie, bo mamy tu użycie słowo świat jako świat materialny i świat jako świat idei. To są zupełnie dwa różne światy. Świat idei jest, wszystkie światy idei są częścią świata materialnego. Więc pytanie, czy to pytanie jest sprzeczne logicznie, bo nie można łączyć świata idei ze światem naszym rzeczywistym. Bo w tym momencie, no właśnie, niech panowie profesorowie się ustaną, czy to nie jest przypadkiem nielogiczne, a na nielogiczne pytanie nie ma odpowiedzi. Może? Ja sądzę, że w tym pytaniu nie ma problemów tego rodzaju. To znaczy w zależności od powiedzmy no, nastawienia filozoficznego będziemy je rozumieć dosłownie bądź metaforycznie. To znaczy jeśli jesteśmy zwolennikiem tego Davida Lewisa już tutaj wymienianego, to po prostu możemy dosłownie to pytanie rozumieć. Czy ten świat, w którym my teraz jesteśmy, to jest lepszy niż każdy z tych innych światów, które sobie gdzieś tam są, tak? Bo on uważał, że po prostu, że to nie są żadne światy idei, tylko takie światy materialne jak nasz. Koniec kropka, tak? To by powiedział Lewis. Natomiast w przypadku tych erzacystów, czyli ludzi, którzy by rzeczywiście powiedzieli coś takiego, że nasz świat, ten w którym my jesteśmy, no to jest takim jakimś materialnym, dużym konkretem, tak? Może nie tylko materialnym, ja bym powiedział, że on jest nie tylko materialny. A te inne światy to są tylko albo nasze właśnie wymysły, albo nasze twory językowe, albo jakieś tam właśnie abstrakcyjne stany rzeczy, które istnieją w tym świecie, w tym właśnie, w którym my jesteśmy, no to by po prostu to pytanie przeformował, by powiedział, że to pytanie należy rozumieć inaczej. To pytanie porządnie wyrażone by było takie, czy to, co się zrealizowało w naszym świecie, czyli czy te idee, które zostały zrealizowane w naszym świecie, tym, który teraz, z którym mamy do czynienia, są najlepszym zespołem idei, czy moglibyśmy znaleźć jakiś lepszy zespół idei. Więc tutaj nie ma też żadnego problemu, no tylko trzeba po prostu do tego pytania podejść życzliwie, to znaczy jakby starać się dopowiedzieć za autora, co rzeczywiście ewentualnie miał na myśli, ale to generalnie no, chyba tutaj nie ma większego problemu z tym. Tutaj, gdyby na sali był jakiś kantysta, najwyraźniej nie ma go, bo już dawno to dosyć nie znać, ale gdyby był, to by powiedział, że całe pytanie jest absurdalne, co jest nie tylko nielogiczne, ale zupełnie absurdalne, dlatego że o świecie jako całości możemy się nie wypowiadać. Nie mamy czego samego wiedzieć o świecie jako całości. Może to ludzkie rozumienie, tak, o świecie jako całości nie, a cóż dopiero mówić, kiedy porównujemy ze sobą liczne światy, nie tylko jeden świat, a kolana, jakieś inne. Tu jest już wykraczając poza ograniczenia systemu kantowskiego, jest pewna rzecz zagadka, na którą Leibniz miał coś do powiedzenia, żeby mógł się odnieść. Mianowicie tam, że każdy świat, jeśli zakładamy, że jest więcej niż jeden oczywiście, ma swoją własną hierarchię wartości, ma swoją własną miarę, czy swój własny system miar, z którymi jego zalety i wady należy mierzyć. W związku z tym wciąż jest tak, że każdy świat możliwy jest najlepszy ze swojego punktu widzenia. Tak? Po prostu trudne pytanie, zdawało się bardzo głębokie pytanie, czy może pewną badalną, nawet nudną odpowiedź. Ale problem jest. I możemy sobie zadać pytanie, co by było, gdybyśmy chcieli światy, inne światy możliwe, inne niż nasz, które też jest możliwe oczywiście, oprócz tego, że jest aktualny. Czyli mierzyć zmianę tego naszego świata. Jak to by wyglądało wtedy właśnie, gdybyśmy taką perspektywę przyjęli. I to oczywiście jeszcze komplikuje trudność, bo wtedy musimy przenosić miarę i skalę z jednego świata na drugi, który być może jest zupełnie różny od naszego. Także to jest bardzo trudne. To w tym sensie się z panem zgadzam, że to jest coś bardzo podejrzanego w tej problematyce, ale znaczy, że filozofii składa się z tego typu rozważań, więc musimy z tym żyć. Dziękuję bardzo.
dyskutuje. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Śmiało, jak ktoś czegoś nie zrozumiał, można zapytać. Nie ma tutaj głupich pytań, naprawdę. Każde pytanie jest welcome, także śmiało. Żeby tę dyskusję trochę jeszcze pociągnąć i zrobić ją ciekawszą, to moje pytanie, które mnie nurtuje. Czy światy możliwe odkrywamy, czy projektujemy? A jeśli jedno z tych dwóch, przede wszystkim być może to pierwsze, to jakie są tego konsekwencje dla innych ciekawych sporów filozofii, a może nie tylko sporów filozofii? Do obu pytań. To znaczy tak, jeśli... Tutaj będzie zależeć wiele od tego, co mamy na myśli, mówiąc odkrywamy, projektujemy, ale jeśli by to miało znaczyć, że co do naszych tez na temat możliwych światów możemy się mylić. To nie leży w naszej mocy, jakby sobie wymyślić dowolny świat możliwy, no to je odkrywamy, tak? Jeśli to w ogóle ma mieć jakiś sens, to ta opowieść ma być o rzeczywistych związkach konieczności, możliwości takich, które rzeczywiście są, które są kompletnie niezależne od naszego widzimisię. Więc pod tym względem to na pewno odkrywamy, jeśli to by miał być ten sens tego słowa. A co by to dalej mogło znaczyć w szczegółach, no to zależy już od konkretnej koncepcji, tak? To znaczy w przypadku Luisa, tak, gdybyśmy byli Luizjaninem, tak, to byśmy powiedzieli, że tak, no w tym sensie odkrywamy, że wtedy mówimy do rzeczy i prawdziwie, kiedy uda nam się postawić prawdziwe hipotezy na temat tego, jak te światy rzeczywiście są zbudowane, tak? No bo możemy na przykład się pomylić i coś tam sobie napisać na kartce, gdzie będzie sprzeczność logiczna. Nam się wydaje, że opisujemy możliwy świat, a guzik prawda, nie opisujemy możliwego świata. Także tutaj zawsze to, a dla erzacysty, tak? Na przykład tego, dajmy na to, tego językowego, tak? Żeby było prościej. No to on też się może pomylić. On sobie wypisuje te kompletne, ale też niesprzeczne opisy możliwych sytuacji i też może przemycić tam jakąś sprzeczność, tak? Świadomie, znaczy nieświadomie to się pomylił, a jak świadomie to wprowadza nas w błąd. Także tak czy owak, w każdym wypadku, jeśli w ogóle te całe dywagacje mają mieć sens, to nie są nasze fantazje, to nie jest nasze widzimisię, to nie jest kwestia naszej wolnej woli, w której tam jak Kartezusz mówił, jesteśmy równi Bogu, tylko jesteśmy związani pewnymi przemocą jakby pewnych takich właśnie związków koniecznościowych w uniwersum, jeśli takie są. Tak, to jest ja bym się zawsze rzucę. Czy odkrywamy możliwy świat? Oczywiście nie odkrywamy w tym sensie jak Kolumb czy Leif Erikson w Linii Ameryki. W tym sensie nie mamy jakiegoś głównego poznania innych światów. Niestety nie postawimy inne stopy na innym świecie. Na innej planecie owszem, ale w innym świecie na pewno nie. Inne światy nie mają jeszcze istnienia, są po prostu zbyt dalekie od naszego świata. Więc myślę, że nawet Bóg jest nam bliższy, dlatego że w religiach objawionych, jak religia żydowska, czy chrześcijaństwo, czy islam, czy niektóre inne wierzy się w to, że Bóg od czasu do czasu się w jakiś sposób objawia, zaznaczył bytem pozaświatową. To wraca ta kwestia wspólnota istnienia, o której profesor Postumnik to jedna, ale z drugiej strony w tych religiach się wierzy tradycyjnie, że Bóg jest czymś poza światem. Stąd właśnie różnica między teizmem chrześcijańskim czy żydowskim, a panteizmem czy panenteizmem, czy czymś w rodzaju. Ale mimo to Bóg się od czasu do czasu w jakiś sposób w świecie objawia i to jest na tej podstawie możemy mieć jakiś rodzaj poznania Boga, czy w pewnym sensie możemy się odkryć, czy spotkanie z nim, czy coś w rodzaju, czy w naszym wnętrzu, czy w naszej duszy, czy w naszej psychice, czy jeszcze trzeba próbować. Podczas kiedy możliwe światy są dużo dalej niż Bóg nawet jest, jeśli jest w ogóle. I są dla nas dostępne na innej drodze niż tylko hipotezy, czy właśnie spekulacje filozoficzne, czy jakieś inne. Niemniej są czymś właśnie bardziej... Zgadzam się z tym, co wyjątkowo, z tym, co znakomity kolega mówi, że nie są fantazją, czy widzimy się. To nie jest tak, jak myślałem o krasnoludkach. Nie wiem, jak często Państwo myślą o krasnoludkach, ale ja, żeby powiedzieć, że od dłuższego czasu już o nich nie myślałem.
jakoś tym żyje, nie są mi do niczego potrzebne. Czasem możliwe się o takim może nie myśleć. Kiedykolwiek formułujemy kontrafaktualny okres warunkowy, czy odnoszający się o gdyby, kiedykolwiek spekulujemy na temat wariantów postępowania, jakie będą konsekwencje takiego czy innego kroku, czy mamy zagrać na loterię, czy nie, odnosimy się do możliwych światów, czy chcemy, czy nie chcemy. Jeśli myślimy o bytach matematycznych, czy o prawach fizyki, czy jakichś innych bytach abstrakcyjnych, to odnosimy się również do możliwych światów. Nie trzeba to wcale mieć nieskończonych, nawet jeśli myślimy o liczbach skończonych, ale bardzo dużych liczbach skończonych. To też odnosimy się do czego jeszcze nigdy nie widzieliśmy, nawet symbolicznie nie widzieliśmy, zajęliśmy miejsce na papierze, czy na tablicy. Chcieli napisać i mamy nawet sposobów na zapisanie. Jest to osobny taki kierunek zwany finityzmem w filozofii matematyki, który istnieje, neguje, istnieje nie tylko liczb nieskończonych, ale bardzo liczb skończonych. Są znaczące nazwiska, które się tak opowiadają. A jednak my wierzymy w jaki sposób istnienie takich liczb, nawet liczb nieskończonych. Analogia z matematyką, do której ludzie się uciekał, nie mamy problemu ze zbiorami, czy nie mieliśmy problemu z możliwymi światami. To jest coś, co nas. Co nam ciągle przypomina, że jest to pewna idea, jeśli nawet jest to tylko idea, to jest to idea, która nam się natrętnie narzuca co krok, co ruszy. I być może jest to kantowska idea regulatywna, jakaś część wyposażenia naszego umysłu, bez której nasz umysł może funkcjonować. Ale nawet jeśli jest tylko idea regulatywna, to jest, można powiedzieć, aż idea regulatywna. Jest czymś, czym musimy żyć, czym musimy się posługiwać i co najważniejsze rozszerza nasze rozum poznawczy. Dzięki temu na wszelkie rodzaje konsekwencje możemy kontrolować na przykład na modelach erzacystycznych, możemy kontrolować czy rozumowanie modalne, czy rozumowanie atomtyczne. Nasze spekulacje na temat tego, czy możliwe jest kiedykolwiek spotkanie jakiegoś ekstraterrestra zrobionego z gazu szlachetnych, powiedzmy, czy tym podobne. To są rzeczy, które bez światów możliwych nie miałyby sensu, nie byłyby zrozumiałe, nie byłyby w ogóle formułowane. Także z tego punktu widzenia światy możliwe są bardzo pożyteczne. I jeszcze są pożyteczne do innej rzeczy, mianowicie do tego, że możemy ciekawe dyskusje w Europejskim Centrum Solidarności. I ostatnie pytanie, dr Marek Kopiński. Ja mam jedno takie zdanie ważne do panów profesorów obydwu, do pana profesora Żywańca. Pan profesor Żywańca jakby próbował odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie, czy nasz świat jest najlepszy możliwy, właśnie tak powiem cjańsku. I pan profesor Kudzimski też trochę o tym mówił, tak też trochę, że chybili chyba, że jest u Boga z tego teistycznego takie ciążenie, że tak powiem, o tym, żeby stwarzać świat najlepszy możliwy. To są niewątpliwie trudne sprawy dla nas. Może czasami się mylimy, nie wiem, czy zawsze się mylimy. Wydaje mi się, że to tak nie jest, że zawsze się mylimy w tych sprawach. W związku z tym pewną wiedzę na te tematy ograniczoną możemy mieć. Ale wydaje mi się, że można dodać jako pewną możliwość tutaj rozumienia tych spraw właśnie taki pomysł, który został sformułowany zresztą przez legwicjanistę Roberta Rayfield Adamsa w 1972 roku. Napisał artykuł, czy Bóg musi stwarzać to, co jest najlepsze. Twierdzisz, nie musi. Nie musi. Więc przyjmując takiego Boga legnicjańskiego, możliwe jest, że ten świat nie jest najlepszy. Jest możliwy, bowiem Bóg mówi, lajnie, mówi właśnie Adams, może kierować się zamiast zasadą maksymalności, może się kierować po prostu wyborem poszczególnych osób, na których im szczególnie należy. Jest wiele lepszych światów, ale mają one jeden problem. Nie ma w nich nas. Nie ma w nich nas. Więc to jest taka pewna możliwość, nie ma żadnej konieczności, wydaje się. Natomiast mam dwa pytania. Jedno trochę prostsze, a drugie chyba trudniejsze. To nie jest tak, że wartościuję, ale to prostsze skieruję do profesora Rudzimskiego. Czy profesor Rudzimski nas trochę tutaj nie nabrał, odpowiadając na pytanie, czy nasz świat jest najlepszym z możliwych, mówiąc, że na pewno nie jest. I zapewne ma różne powody, dla których tak sądzi, ale przecież profesor Rudzimski chyba, i tu proszę o korektę, sądzi, że nasz świat nie jest światem możliwym. I dlatego trywialnie prawdziwe jest, że to nie jest świat najlepszy, przyjmując poglądy profesora Rudzimskiego na temat światów możliwych, które przecież nie istnieją, a wyraźnie zadeklarował profesor Rudzimski, że nasz świat istnieje. Więc czy nas tutaj trochę nie nabrał? A do pana profesora Żywańca mam trudniejsze pytanie, bardziej metafizyczne, mianowicie
Jeżeli przyjmiemy pewną realność, ja się skłaniam do tego, choć też bym tak skromnie musiał powiedzieć, że nie wiem, ale też się skłaniam raczej do tego, że istnieją światy, możliwe są czymś realnym, choć nie w sensie Davida Lewisa, ale realnym, bo jak nie są realnym, to co mają wyjaśniać? Fikcjonalizm. Natomiast jeżeli są czymś realnym, to pytanie jest takie, istnieje pewna, powiedzmy, liczba, jest pewien zbiór światów możliwych, prawda? Jakiś. I pytanie moje jest takie, czy mógłby być inny? Czy mógłby być inny zbiór światów możliwych niż jest? A jeżeli nie, czy to nie jest bardzo interesująca prawda, jakaś metafizyczna możliwość? Dobrze, to znaczy tutaj to znowu jest to, co się pojawiło już przy którymś z poprzednich pytań, to, że pewne rzeczy się da, wydają się może sprzeczne, jak się je tak właśnie pokroi taką dialektyką filozoficzną, jak to czasami filozofowie usiłują obalić argumenty kontrahentów, interpretując je właśnie w taki nieprzyjazny sposób, ale wystarczy, że potraktujemy to jako metafory i wszystko, jesteśmy w domu, to znaczy w tym momencie ktoś, kto nie wierzy w istnienie diabła, może powiedzieć, kurczę, coś mnie kusi, żeby się napić, tak? Chociaż on nie wierzy literalnie w to, że coś go kusi, on wierzy po prostu, że ma pewną tendencję do nadużywania alkoholu, tak? I musi z nią walczyć. Podobnie ktoś, kto nie wierzy w możliwe światy, może spokojnie powiedzieć, że nasz świat jest najlepszy z możliwych, albo nie jest najlepszy z możliwych, po prostu traktując to jako metaforę. I w moim, powiedzmy, w tym systemie, którym ja akceptuję, no to by było, czy tam jakoś na próbę akceptuję, to by było coś takiego, że związki koniecznościowe zachodzące pomiędzy własnościami zaangażowanymi w tym świecie, tak, dopuszczałyby takie konfiguracje, które byłyby z punktu widzenia moralnego dużo lepsze niż to, co jest dzisiaj. Tak? Na przykład takie, gdyby nie było Auschwitz, II wojny światowej i tam nie wiem, czegoś jeszcze innego. Tak? Więc tutaj to no, jakby nie ma problemu. No, to sam trudny pytanie. Nie jestem pewien, czy tego zrozumiałem, pana pytanie, czy chodzi o to, że jeżeli światów możliwych, jeśli światów możliwe są w ogóle, w jakimś tam sensie słowa są, jeśli jest ich x, czy jest konieczne, żeby nie było dokładnie x, a nie x plus 1, czy jest coś tam innego, tak? Może powiedzieć? Tak, można to w ten sposób przedstawić, a można przedstawić to mówiąc o zawartości. Tak. I zawartości tego zbioru, czy możliwy, czy jest możliwy inny zbiór światów możliwych niż ten, który, jeśli tak można powiedzieć, jest. Przez Boga dany, przez Boga pomyślany. Tak, jest. Znaczy pewne rzeczy są możliwe, zgodzimy się z tym, że pewne rzeczy są możliwe w naszym świecie, pewne inne rzeczy są możliwe w innych światach. Jest suma tych światów wszystkich możliwych, pomijmy na chwilę niemożliwe. I teraz stosując pojęcie możliwości do zbioru światów możliwych, czy możliwe jest, żeby istniał inny zbiór, czy też jest to po prostu niemożliwe? Ja mogę odpowiedzieć, bo to... Znaczy, to zależy. To znaczy, my dotychczas żeśmy rozmawiali tutaj w takiej manierze, że mówiąc żargonem technicznym, że relacja dostępności jest tam zwrotna, przechodnia i symetryczna, tak? Jeśli ktoś wie, o czym mówi. A jeśli nie wie, to chodzi o to, że wszystkie światy możliwe są możliwe z naszego świata, że to jest po prostu pojęcie możliwości i konieczności jest pojęciem absolutnym, tak? Natomiast są takie systemy, które mówią, że które przyjmują, że ta relacja dostępności nie jest właśnie taką relacją równoważnościową. Tylko na przykład mówi się tak, że z mojego świata to jest na przykład x światów możliwych, a pewne są już poza tym zakresem.
I na przykład świat A jest z mojego świata światem możliwym, ale jak się przeniosę do świata A, to tam się ta, ten obszar możliwości, możliwości rozszerza. To znaczy ta, i to w logice modalnej to ma takie, takie konsekwencje, że albo są te operatory modalne w taki intuicyjny sposób powtarzalne, albo nie są powtarzalne. Na przykład w tej banierze, w której dotychczas mówiliśmy, to by było tak, że skoro możliwe, że nie wiem, że Chruziński jest leśniczym, no to z tego wynika, że konieczne, że możliwe, że Chruziński jest leśniczym, bo no to jest. To, nie ma w tym żadnej kontyngencji, żadnej przypadkowości nie może być w tym, co jest możliwe, co nie jest możliwe. Ale w tym drugim schemacie to wcale to nie możemy tak wnioskować, tak? Ponieważ nie we wszystkich możliwych światach jest tak, że to samo jest możliwe. W związku z tym nie możemy tych operatorów sobie tam zdwoić. Więc to zależy od systemu logiki, to jest pierwsza odpowiedź, ale drugie pytanie i odpowiedź może dotyczyć tego, no dobrze, ale która logika jest prawdziwa? No i ja bym tutaj też, moja wiara filozoficzna jest taka, że jeśli mówimy o konieczności i możliwości w takim sensie, w jakim normalnie mówimy, to ta nasza wyjściowa hipoteza jest właściwą hipotezą. Że to znaczy, że to są pojęcia globalne, że nie ma czegoś takiego jak jakaś zmienna możliwość, która się zmienia od świata do świata, tak? Że po prostu jest albo, że to czy jest, zresztą to się oczywiście u mnie wiąże z tym, że no ja nie wierzę w te światy możliwe, tylko po prostu wierzę w to, że to wszystko ma swoją bazę w tych własnościach, które są w naszym świecie. Czyli albo natura Chruzińskiego wyklucza bycie leśniczym, albo nie wyklucza, tak? Nie ma, że tak powiem, tutaj nad czym dalej deliberować. W związku z tym, no to w co ja wierzę, to by było, że ta liczba światów możliwych jest stała i to nie zależy od naszego widzimisię, to po prostu jest jakby no zafiksowane. Natomiast inne logiki inaczej by na to trochę. To znaczy, odpowiadając na to pytanie, może bardziej metafizyczne podejście, to jedno słowo odnośnie tej relacji dostępności, o której pan kolega mógł uprzejmie wspomnieć, o której nie mówiliśmy. To właśnie taka rzecz, że państwo powiem, że jak posługujemy się narracją o światach możliwych do tworzenia modeli logik modalnych, czy jakichś innych rodzajów dyskursów, które chcielibyśmy, żeby były prawdziwe, ale potrafimy znaleźć takich naiwnych odpowiedników w świecie realnym. Posługujemy się nie wszystkimi możliwymi światami możliwymi, nie wszystkimi, jakie tylko staramy się pomyśleć, tylko niektórymi wybranymi, które są dostępnymi z naszego świata. Dostępne są te światy, które są w pewien szczególny sposób podobne do naszego świata. I tam określa się różne rodzaje podobieństwa, różne relacje formalne i treściowe, jakie światy są dostępne, a jakie nie. I otrzymują się wtedy różne systemy logiczne, różne systemy logiki podane, na przykład z układem kilka, czy logik doksastyczny, czy jeszcze innych logik deontycznych, ponieważ nie mają tą wredną cechę, że pewna taka fundamentalna zadanie się własnych relacji dostępności nie jest spełniona. Przecież sam świat aktualny, czy świat dany, który się znajdujemy, nie jest dostępny sam samego siebie. Dlatego, że sam nie jest naszym światem idealnym, światem normatywnym, czy deontycznym, takim, jakim być powinien. To jest coś, czego logika deontyczna nie dzieli z innymi logikami, jest to pewien. Co sprawia, że stosowania narracji światów możliwych nie są wątpliwe. Ale to jest osobna kwestia, to jest kwestia dostępności, kwestia tego, co widać, jakie światy widać w naszego świata, to jest kwestia bardzo ciekawa, ale trochę trudna na daną chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę światów możliwych z punktu widzenia metafizyki, powiedzmy, które takie naiwne, jaką ja próbuję tutaj pojeżdża na gruncie filozofii Leibnica, to wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jaką definicję świata przyjmiemy. Tutaj wraca do tego kwestia świata, definicji świata, co to właściwie znaczy świat, czy świat to jest to pewna permutacja cząsteczek. Podobno w naszym świecie materialnym, na którym żyjemy, jest 10 do 80, to jest liczba skończona, bardzo duża, ale łatwo do zapisania 10 do 80 potęgi cząstek elementarnych. I w związku z tym, jeżeli wziąć pod uwagę wszelkie możliwe, jeśli zdefiniować świat, to permutacje cząstek elementarnych, czy też odpowiedników w innych możliwych światach, to otrzymamy liczbę skończoną, ciągle bardzo dużo, ogromną, skończoną, jednak tylko skończoną.
być może nie starczy nawet tej tablicy do zapisania, ale jednak taką skończoną, która będzie w tym sensie zafiksowana, stanowi się zafiksowana. Jeżeli tak zdefiniować świat, jeżeli przyjąć jakąś inną definicję świata, nie świata może wyjąć, świata po prostu, to być może trzeba inną liczbę. A w ogóle same te rozważania prowadzone w modalności możliwości, czy jest możliwe, żeby liczba świata możliwych była inna niż jest, przetłumaczona na język świata możliwych, byłaby tak, czy jest możliwy świat, w którym liczba światów możliwych jest inna niż jest w tym świecie, co jest paradoksalne, co jest trudne do zrozumienia i co wymyka się troszeczkę naszego instrumentarium. Też ingeruje to oczywiście w kwestię dostępności, czy jest możliwe, żeby liczba światów możliwych widocznych, czy dostępnych ze świata takiego czy innego była ciągle stała, czy była za każdym razem jakaś inna. To jest też kwestia związaności się z definicją dostępności, którą się kładzie u podłoża tych rozważań. Jeżeli pytamy nie o światy dostępne, tylko w ogóle wszystkie możliwe światy, które istnieją, no to wtedy musimy mieć jakąś bardzo mądrą odpowiedź na pytanie o sposób tworzenia takich światów. Tutaj ingeruje z kolei nasze przekonania co do relacji współmożliwością, o czym mówiłem wcześniej, wiele nie skontynuować. Także tutaj odpowiedź jest bardzo trudna i tak ekspromptu trudno na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Będziemy kończyć. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie. Dziękuję profesorom za bardzo ciekawą dyskusję. Podziękuję jeszcze naszym patronom, prezydentowi miasta Gdańska, Radiu Gdańsk, Studenckiemu Radiu Mors, portalowi Trójmiasto.pl oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, a także oczywiście Europejskiemu Centrum Solidarności, które nas tutaj gości i wspiera. Dziękuję również osobom, które pomogły przy organizacji tej debaty. Na kolejną debatę zapraszam już w kwietniu. Jeśli ktoś z Państwa ma chęć się włączyć w organizację takiej debaty, to taka pomoc będzie bezcenna. Także kolejny numer na temat tożsamości dostępny będzie na dniach, na temat tożsamości osobowej, nie tylko w Empiku, a także w kioskach Ruchu, Świecie Prasy, Medio Relay. Zachęcam oczywiście do zakupu przez naszą stronę, a również do prenumeraty. I cóż, filozofujcie. Dziękuję.